dziewiątej przybywa... Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach i oczach! Nasz wódz, nauczyciel, przyjaciel. To on, bohater naszej epoki. Ta sama koszulka, ten sam Krzyżaniak, włosy długie. Autor ma wielbicieli i przyjaciół na całym świecie. Zobacz, to są ludzie. Tam są ludzie, widzisz? Tam. Tu, o, tu, tu dokładnie. Ruszył pochód radosny i rozśpiewany. Z kwiatami, z piosenką, z okrzykami na cześć ukochanego nauczyciela i opiekuna mijają trybunę kolumny młodzieży. Idą starzy i młodzi, kobiety, starcy, dzieci na ramionach rodziców. Strzegąc święcie pamięci o naszym wielkim nauczycielu, będą bezgranicznie wzmacniali wielką przyjaźń. Siły zrodzone z tej przyjaźni są niezmierzone, niewyczerpane i rzeczywiście niezwyciężone. Spokojem i pewnością tchną jego słowa. Pamiętajcie, ryjem forward i Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była kobietą, nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdy nie uleciał. I najważniejsze, ryjem head, ryjem forward. Po prostu tak trzeba. Chodź tutaj, zobacz, dalej oni są, nadal tu są, ci, którzy byli wtedy, tu są, nadal tu są, niesamowite, co? Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, do jutra, do godziny 10:00, nara. Nie, nie, proszę jeszcze nie odchodzić, uroczystość trwa. Według tegoż okulnika, cytujemy, z gotówki należy następnie rozliczyć się pokwitowaniami. No co jest? Czym chata bogata? Pijcie, bawcie się! Wstrzymujemy oddech, czekamy na wspaniałe, zwycięskie otwarcie w imię Ojca i Syna. Zaczynamy! Krzyżanie! Otwieraj! Then you judge the look by the lover.
A obie syny kawa. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe there must be a solution to the one thing. No i oczywiście musiałem coś spieprzyć, Czesiu, i nie zdjąłem tej ładnej okładeczki. Siemacie ludzie. Siemają ludzie, zobacz, Czesinek, są ludzie, znowu są. I to oni są, proszę ciebie, zwróć uwagę. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery i pies Czesław niezastąpiony, kochany jak nikt na świecie. I kochający też jak nikt na świecie. To jest on, główna gwiazda przedpołudnia, popołudnia, wieczoru i w ogóle najkochańszy psiak na świecie, prawda? Prawda. A, już chcemy. Myślałem, że posiedzisz ze mną tutaj trochę, ale chyba nie. Jednak nie. Jeszcze raz zatem, Wojtko Krzyżaniak. Głos szczerej słowiańskiej szydery. Plerezę wywaliłem na koszulkę. Zobaczcie, jakie długie te piórska. Jeszcze raz. Już dobrze, już jest lampka. Także wszystko jest w porządku. A co? Przepis na żernik, to furnik od Agaty Christie wzięłaś, bo tak się Gosia się ucieszyła, że przeżyłem. Czy ten sernik to przepis z jadłodajni? Kiedyś robiliśmy, ale przez przypadek z tofu wędzonego i poszedł do kosza. Jak można wyrzucać jedzenie do kosza? Kamera nie jest włączona, bo czerwone światełko się nie świeci. Już się świeci. No. Także jest wszystko w porządku. Dzisiaj jest pierwszy dzień listopada 2022 roku. Jak co roku jest to pokaz mody cmentarnej. Różne cmentarianki wychodzą na ulice miast i wsi i miasteczek i zadają szyku. Nie wiem jak u was, ale tutaj jest tak jakoś tak... Wilgotno, ale nie pada, ale wilgotno, ciepło, ale nie za ciepło, żeby z kolei w samych gaciach wyjść. Jest tak różnie. Możecie, pewnie część z was i tak jest na różnych cmentarzach albo rodzinnych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej, bo w tym dniu też się jeździ do rodzin i różnych, przynajmniej do tej części rodziny, na przykład z przyjemnością się czasami jeździ do tych, z którymi się już nie pokłócimy, bo nie żyją, prawda? Chociaż są takie przebąkiwania, że kiedyś ma nastąpić coś takiego jak powstanie, w sensie wygrane powstanie ma nastąpić, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do wygranych powstań, a tu będzie powstanie i ludzie mają wyjść z grobów i pojawia się pytanie, oczywiście pojawia się pytanie, czy ludzie wyjdą i jak już wyjdą, to w jakiej postaci? Jak wiemy z opowiadań i z legend, na przykład taki Jezus, który wstał podobnież z grobów, wyszedł w zupełnie innej postaci. Więc być może po prostu kiedyś będzie tak, że wszyscy, że ksiądz każe powiedzieć, że jesteście kimś innym i będziecie, zamienicie się, tak jak na weselu jest tak hop, siup, zmiana dup, prawda? I tak przesiadacie się z krzesła na krzesło, to może o to chodzi. Może to o to chodzi. Ale spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć w kwestii różnych wizji, widziadeł i tak dalej, co następuje po śmierci, a
albo również co nastąpi właśnie potem, jak przyjdzie ten obszczykiosk i powie, no to wypierdzielać, nie? W sensie z tego, tak po prostu, z tych grobów, nie? Koniec leżenia, czas do pracy, prawda? Na przykład. Idźcie i tak dalej. No więc to jest taki pomysł być może na ten. Zobaczymy, kilka takich pomysłów się pojawia, na przykład jak wyglądać będą ludzie po tym, jak wstaną. To przeludnienie będzie Robsona zawyrokował. Wcale niekoniecznie, bo jedna z teorii mówi właśnie takim, że wtedy będziemy takimi niby to ciałami, ale widzicie, dał nam przykład Chrystus Jezus, prawda? Że można wyjść z grobu, ale nikt was nie widzi, znaczy nie zaludniacie tej przestrzeni, bo na chwilę się pokazujecie i już, nie? Zdjęcie do dowodu, zdjęcie i idziecie do nieba. Są różne takie sytuacje. Poza tym ziemia wtedy ma być razem z niebem. Trudno jest zawyrokować, jak to ma być w kontekście tego, że Kościół uznał w pewnym momencie, właśnie tak jak wczoraj mówię, wczoraj była rocznica, będzie duszno, bo będzie dużo dusz, duszno od dusz, tak jest. Wczoraj była rocznica, prawda, że 20 rocznica, 30 rocznica już tego, patrzcie, 30 lat temu Kościół odważnie rehabilitował Galileusza. 30 lat temu, patrzcie, jacy odważni. Tak dawno temu to było. Co prawda wtedy już ludzie w kosmos latali nawet i wracali stamtąd żywi, ale Kościół wtedy w obliczu takich jakby niepodważalnych dowodów stanął, wiecie, w kłopotliwej sytuacji, nie? Jak ten kurwa Gagarin wrócił, nie? Albo co tam się stało, że ci na Księżyc polecieli i wrócili, nie? I kurwa, coś by tu trzeba zrobić. No ale to zajęło im jeszcze kolejnych tam 30 lat, aż w końcu w 92 zdecydowali się jednak ustami tego JP Tuły zrehabilitować Galileusza. Ciekawe, swoją drogą, ciekawe jak taka rehabilitacja wygląda w niebiesiech, prawda? Jak oni sobie to wyobrażają, znaczy, bo wiemy jak wygląda, czyli nie wygląda, ale jak oni sobie to wyobrażają na przykład, że co, że do tej pory Galileusz tam siedział w oślej ławce na przykład, albo był podsmażany, czy tam podpiekany i w pewnym momencie przyszli tam do Galileusza, Galileusz tam, wiecie, cierpi, znowu mu jakiś tam ptak wątrobę wyżera, czy inną trzustkę, albo na przykład robią jakieś tam mu przykrości w każdym razie, na przykład każą mu całować stópki Chrystusa na krzyżyku i on z obrzydzeniem i tak dalej, on całuje, ale robią tam, podkuwają go i nagle przychodzi jakiś, rozumiecie, taki znudzony trochę, no bo tam trudno, jeżeli jest tak, jak mówią, że to tak człowiek tak tam śpiewa cały czas te pieśni, to jakoś tak chujowo musi być, to przychodzi taki ten, mówi tak, Galileusz, nie? Cisza, nie? Bo to nie wiedzą, czy to na przesłuchanie go biorą, czy coś, no to więc się tam nie wyrywają się ci ludzie. No w końcu mówi, który to tam Galileusz? Będziecie mieli widzenie. Mówi, ja już wyszedł ten Galileusz, mówi, kurwa, ja już raz miałem widzenie, pieprze, nie? Nie chcę już nic widzieć, kurwa, nie? Oczy sobie zaraz wydłubię, bo mam to wszystko w nosie. A on mówi, nie, chodzi o to, że będziesz miał widzenie, zobaczysz, jak cię papież rehabilituje i zapraszamy do góry, nie? On mówi, kurwa, 500 lat tutaj siedzę, to dopiero teraz mnie weźmiecie stamtąd. On mówi, ciesz się, że w ogóle. Ciesz się, że w ogóle, bo Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I tam dyskusja potem będzie trwała, taka teologiczna prawie, czy to papież ma prawo rehabilitować, czy to Bóg ma prawo rehabilitować, nie? I na przykład tam Galileusz jako taki znany mąciciel po prostu wyjdzie stamtąd, wyszedł w 92. Jak znam życie, to on pewnie już znowu siedzi w pierdlu tamtejszym, bo wyszedł i mówi tak, no to kurde, jak to jest? Co to jest? Ty, Bogu, co to w ogóle jest za jakaś akcja, że jakiś papież jest mocniejszy od ciebie? A ten Bóg tam mówi, no ale
Jeden, no, jak ja miałbym się każdą pierdołą zajmować, mówię, jaką pierdołą? Ja mówiłem, że się, że kurwa się ziemia naokoło słońca kręci. To kurczę, nie mogłeś jakoś tam ten natchnąć ich, natychasz ich co jakiś czas, żeby wybierali jakiegoś cymbała na papieża, natychasz ich różnymi tam mądrościami, a ty, a tutaj nie mogłeś mnie natchnąć ich, żeby jednak, kurczę, no nie wiem, 200 lat temu chociaż już mnie wycofali, przecież zobacz jak ja wyglądam teraz, upierdzielony cały jestem i tak dalej, nie, cały w tej smole, tam przecież duszno, kurwa, gorąco w tym piekle, jakoś tak, to nie był on, a Jezus go uspokoił, znaczy ten Bóg go uspokoił. Ja mówię, Galileusz, nie rozśmieszaj mnie. Przecież ty nie byłeś w piekle. Kurwa, jakbyś był w piekle, to byśmy już nie gadali tutaj z tobą, nie? Bo stamtąd to trudno, wiecie, no to trudno rozpoznać stamtąd, kto to jest, nie? Kto jest kto. A poza tym mówi, Hitlera widziałeś? On mówi, no nie widziałem. No to kurwa, jak piekło? I mówi, to był czyściec dopiero, nie? Mówi, no to kurwa, jestem czysty teraz, że ja cię nie mogę. No i w każdym razie wziął go tam do góry, no i teraz Galileusz tam mącił góry. Pewnie go już zamknęli, bo znowu jakiś tam się przyczepiał do jakichś pierdół i tak dalej, nie? No więc w piekle nigdy nie brakuje wągla, w piekle mają wągiel, którego nam tu brakuje, dlatego tam więcej, coraz jest więcej złych ludzi, pewnie coraz większą sytuację. Coraz więcej tam wungla trzeba, prawda, i dlatego nam brakuje. No w każdym razie, a gdzieś tam w jednym z miast na Śląsku to się cmentarz zapadł na przykład z tego powodu. Na razie mówią, że to ci... No, ludzie tam zmarli, mają stamtąd wychodzić, na póki co poszli głębiej, co nie jest, nie wróży dobrą, nie wróży dobrze na przyszłość tych zwłok, bo poszli głębiej. Ludzie stoją sobie na cmentarzu, proszę was, od nagle zaczyna się coś trząść i ci, co tam byli akurat, a to źle robili, bo byli nocą, no to wiecie, w nocy wzięło i się zapadło, nie? I ileś tam metrów poszło i się okazuje, że następne cmentarze też będą się zapadały tam w tym, nie wiem, gdzie to Trzebinia, czy gdzieś tam, nie wiem. W każdym razie się tam zapada i już. No, więc będą mieli dłużej do bliżej do piekła, ale dłużej do nieba. No i w każdym razie o tym się też, nad tym się też zastanowimy. A Kirej pisze, dziś jest piękny dzień na Twitterkach i tak dalej. Zarówno fajno księża, jak i tradycjonaliści oraz świeccy, jak ten Likowski, płaczą, że matka Kościół to się musi zreformować. Niech wyłączą rzekę. No, niech się wypłaczą, tak. Niech się wypłaczą. To jest, no tak, teraz wszyscy muszą, Kościół się musi zreformować. Otóż ja stwierdzam i mówię to z pełnym przekonaniem. Otóż Kościół nie musi się reformować, ponieważ jeśli jest święty, jeśli Kościół jest święty, jeżeli jest ukochanym dziełem Boga tego ichniego, to po prostu powinien robić to, co robi, bo jak będzie coś nie tak, to wiemy o tym z tych książek ichnich, że wtedy Bóg zaingeruje, jak już uzna, że przegną pałę, to zaingeruje, skoro nie zaingerował, to znaczy, że nie przegięli pały i robią jeszcze to, co mogą robić i na razie mieszczą się w kategoriach jakiegoś tam, rozumiem, marginesu błędu, względnie, chyba że to nie jest błąd na przykład, bo można też założyć, skoro oni zakładają, że na przykład ten ich Bóg jest miłosierny, wiecie, jakieś pierdoły o dobroci, to można też założyć, że Bóg jest na przykład z wyrolem, czemu jest zresztą więcej sygnałów na to by wskazywało. Jeśli mielibyśmy teraz ocenić tak po tym, co się dzieje na świecie, czy Bóg jest z wyrolem, czy Bóg jest wielki, tam miłosierny i tak dalej, to wydaje mi się, że jednakowoż wychodzi na minus, no więcej jest tych minusów no, niż plusów z posiadania takiego Boga. No więc ludzie się bawią. Wczoraj dałem czekoladę, takim przyszli, trzech podrostków przyszło,
Może tam jedna z podrostka była, ale przyszli. Muszę wam powiedzieć, że nuda, nie? Generalnie to było takie delikatne pukanie do drzwi, takie puk, 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 rachityczne takie. Otworzyłem drzwi, patrzę, a tam trzy paskudne takie maski z tego filmu Krzyk, tak? Z tym takim rozciągniętą ryjem. Nawet się nie przestraszyłem, ja ich bardziej przestraszyłem, bo zrobiłem i oni tak, w sensie tak widziałem, że tak się wycofali, bo nie widziałem na twarzy, nie widziałem, ale tak się wycofali. No i wycofali się, no i dałem im, bo miałem czekoladę, no to dałem im czekoladę, jedną na trzech. Pewnie nie byli szczęśliwi, ale ani to nawet nie krzyknęli tam cukierek albo psiku, coś tam spod tej maski było słychać. No słabe to takie Halloween, no ale dostali. Potem widziałem, jak poszedłem z Czesiem na spacer, to widziałem jak stali tam z takimi, tam się zebrali ci ministranci Halloweenowi. Podobno się mówi Halloween, tutaj jeden słuchacz zaordynował, że mówi się Halloween, a nie Halloween. Halloween, no to mogę mówić. Ja nawet powiem szczerze, że nie wiedziałem, jak się mówi Halloween czy Halloween. Słyszałem, że mówią, że Halloween. Nie wiem, mniejsza z tym, ale słuchacz sobie tak zauważył i dobrze. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co jest poprawną tutaj formą, przyznam. I sernika, oczywiście, że nie dałem tego tofurnika, oczywiście, że nie dałem. Zostało trochę dla siostry, która dzisiaj ma mnie odwiedzić. Nie wiem, może potraktowała mnie jako martwego, bo to jest taki pomysł też. Dzisiaj się mówi, że 1 listopada odwiedza się groby. No tak, jak się ktoś u was zapowie z wizytą, to albo ma, albo coś o was wie, czego wy nie wiecie jeszcze, albo wy powinniście zastanowić się, co z waszym życiem jest nie tak, nie? Skoro ktoś do was 1 listopada przychodzi z wizytą i tak dalej. To fujnik, nie, to nie jest to fujnik, przeciwnie, to jest bardzo dobre. Uwielbiam ten tofurnik, już zamówiłem sobie, że kiedyś mi Gosia jeszcze raz zrobi, a poza tym muszę przepis, bo muszę się tego nauczyć zrobić. Ludwinia pisze, zwyczaje upadają, u nas nie było obchodu. No chyba, że muzyczka zagłuszyła. Rozumiem, że u Ludi była imprezja, zabawia i w ogóle kupę śmiesznego. Halloween, tak jak mówisz, hello, a nie halo. No więc nie wiem, ale mówię, no są większe problemy na świecie. Na przykład w Afryce z jedzeniem jest coraz większy problem. I to są też problemy rzeczywiste. No ale my nie będziemy, wiecie, no, nie załatwimy wszystkich problemów tego świata, chociaż moglibyśmy, kurwa, spróbować, nie? Tak Bogiem a prawdą, nie? Powinniśmy próbować. Zresztą w powiedzeniem Bogiem, Halloween to niemiecki zespół metalowy. On nie jest metalowy, to jest, Tomku, to jest ludzki zespół. To jest zespół ludzki, tylko że gra muzykę heavy metal, jak mówiła moja mama, heavy metal. Śmiech Gosi powinien być dżinglem w audycji, Bartek pisze. Zrób audycję, będziesz miał dżingle, możesz porobić wtedy, Bartek. Nie, no, nie będę wycinał. Halloween, Edytka kiedyś wyjaśniała. No tak, Edyta Górniak, nie może się mylić. I to nie ma ten. Mówi się Halloween, halo, Dart Sativon pisze. No widzicie, zdania są podzielone i tak będzie. A Corona Entertainment się śmieje, że ha, ha, ha. I witaj Wojtko, witajcie wszyscy, jeszcze do tego mówi Arkadiusz Pieńkowski. No to co, część pojebawczą możemy uznać za odbytą, to też nie jest szczęśliwe słowo, prawda, odbyta część, no ale trudno, lepszej nie ma. Będzie dzisiaj oczywiście, pozdro Wojtko, pozdro Korona, oczywiście dzisiaj będzie Jerzyniewa, 21 już odcinek do zabawy, a załatwisz mi prawa autorskie, Wojtuś, no to już z Gosią załatwię, no masz tu Gosię na czacie często, no to co ja będę załatwiał, skoro jest tutaj Gosia przecież. Uśmiechnij się ładnie, pogadaj, wiesz, i będzie dobrze, będzie
Dobrze, będzie pan zadowolony. A propos dyskusji o tym, czy to jest Halloween, czy Halloween, czy po prostu zwykłe dziady, to może coś, jakąś piosenkę na H byśmy puścili, żeby było dobrze. A co jest na H? Aha!
Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, duszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest wtorek, pierwszy dzień listopada 2022 roku. Dzień w tradycji, w takiej, jak się to nazywa, w tradycji chrześcijańskiej, dzień wszystkich zmarłych, znaczy świętych, oni tam zmarłych, bo wszyscy święci są zmarli i tak dalej, a wszyscy zmarli są święci i tak dalej. To oni tam kombinują, koń pod górę generalnie. Każda kultura ma swój dzień wszystkich świętych czy wszystkich zmarłych, tam wywoływania duchów i inne takie sytuacje. Ale pytanie powstaje teraz, że jak już ci wszyscy, bo oni wszyscy tam są gotowi do wstania, prawda? Więc jest coś takiego, zasadza się zresztą między innymi katolickie myślenie i chrześcijańskie również, zasadza się na tym, że Jezus wygrał ze śmiercią. Nie wiem, czy to zwycięstwo takie pyrrusowe można by go nazwać, bo i tak jakby, tak jak wczoraj tłumaczyłem, no generalnie ta jego ofiara, to jego cierpienie i tak dalej, które sobie przypisuje, że to takie ważne było, to też jest pyszne strasznie, prawda? Cierpię za miliony, to tak jakbyśmy trochę pana Tadeuszka, czy tego dziady przeczytali, nazywam się milion, bo cierpię za miliony i tak dalej, to takie trochę wychujane w kosmos, ale w każdym razie okazało się, że to psu na budę poszło, bo nic się nie zmieniło, tak? Dalej jesteśmy grzeszni, dalej jesteśmy, musimy przepraszać, prosić, dziękować i cały czas się korzyć, cały czas bez względu na to, czy on zmarł, czy nie zmarł. Przed nim też tak samo było. W każdym razie jednym z fundamentów tej wiary, oprócz tego, że tam według nich Jezus sobie zmartwychwstał w innym ciele, jakby nie do Poznania, czyli do Szczecina, tak powiem, ha, 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 znowu mamy drugi suchar, no w każdym razie nie do Poznania on się tamten zmienił. No i słuchajcie, jest teraz kwestia, że kiedy tam nastąpi jego powrót, wielki powrót, back to the future, ma wrócić tutaj kiedyś wreszcie. Ciekawe swoją drogą, na co czeka, nie? Co jeszcze się musi odjebać tutaj na ziemi, żeby on stwierdził, że to kurwa już, nie? Kiedy miałby pchnąć tę asteroidę, czy bo nie wiadomo, może on w postaci asteroidy przyleci na przykład na tym, bo oni nie powiedzieli, znaczy tam jest napisane, że on przyjdzie tam i będzie mówił łopata wiadro, na serio, tak jest napisane, że on przyjdzie i będzie mówił razem ze swoimi zastępami, on od razu grozi, że przyjdzie tutaj ze swoją watachą i że będzie dożynał nasze watachy i że powie, ty zły, to do piekła, poszła do piekła, sio i tak dalej. On tak się odgraża tam tym, no więc nie wiem, czy jest na co czekać. To jest tak jak z tymi kosmitami, prawda? To już ten Hawking i tam wielu innych powiedziało, że to jest jedna z najgłupszych rzeczy, które ludzie robią w swojej historii, to jest wysyłanie tych wszystkich informacji o ludziach kosmitom, prawda? Ewentualnym tam jakimś, którym spotkałem, że chodźcie, naszym słabym punktem jest chawica, prawda? I tak dalej. To słabe jest. Liczenie na to jest tak samo jak z tym Bogiem, prawda? Oni wszyscy ludzie sobie myślą, znaczy ci, którzy tam wierzą, nie, w tego Boga dobrego, tak jak mówią, kurwa, nie, no bo sobie tak dobrze robią po prostu. Mówią, nie, no dobry jest, tak samo z tymi kosmitami. Nie, no w porządku, oni przyjadą, to będzie na pewno taka cywilizacja, bo oni sobie ubzdurali taką, to jest świetna kwestia w ogóle, oni sobie ubzdurali część tych ludzi, którzy wysyłają tam te dyski, a potem znajdzie jakiś koleżka taki dysk i powie, znalazłem dysk, ale nie mogę go wam pokazać. To powiedzą, aha, dobra, to i kościół mormonów tam powstanie. Ale nieważne, gdzieś tam na tym. W każdym razie oni sobie ubzdurali sobie taką kwestię, że jak jakaś cywilizacja będzie już tak rozwinięta technologicznie, że będzie mogła sobie pozwolić na latanie tak na ziemię, gdzie indziej, tam, tu, w te i tak dalej, to na pewno będą tak etyczni, że w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby nas zaorali, tak dalej. No, głupszej rzeczy nie ma, prawda? Wystarczy obserwować Ziemię i no, tak nie widzimy, że ten postęp technologiczny
jakkolwiek koreluje z, ze wzrostem empatii ludzkiej, ze wzrostem etyki i tak dalej. Jakoś tego nie obserwujemy, ale być może skoro można wierzyć w gorejący krzew, to i można wierzyć w to, że ludzkość im bardziej technologicznie ogarnięta, tym mądrzejsza. No zobaczymy. W każdym razie on ma tam przyjść i powiedzieć, no to wypierdalać, nie? Wszyscy na te cmentarze i tak dalej. Będzie miał trochę problemu będzie miał trochę z tymi, których spalono. A przypomnijmy, że przez większą część kultur i tak dalej, to paliła jednak te zwłoki. To może napotkać jakiś tam problem technologiczny, ale żeby ich tak, wiecie, do kupy zebrać. Być może okaże się, że bardzo przewidujący i bardzo fajni byli ci ludzie, którzy rozsypywali te prochy, bo se gdzieś tam ryby pojadły, na przykład w wodach i tak dalej, i oni już mają wyjebane na wszystko. Nie? Oni mówią, dobra, już umarłem i koniec. Nie ma jakiejś takiej akcji. No więc w każdym razie święty Paweł, jako jedyny z apostołów, który nigdy w życiu Jezusa nie widział, w sensie na żywo podobno, no więc no, Pan Bóg umie w puzzle 3D z popiołu, no to musiałby 5D, bo tam jeszcze chodzi o zapach i tak dalej, bo chyba, że bezwonne te swoją drogą, jaki niezły smród by był. Ale dobra, nieważne, chodzi o to, że tą kwestią, jak będą wyglądali ludzie po tym takim, jakby to powiedzieć, zbiorowym zmartwychwstaniu, chociaż to też jest takie dziwne, prawda, bo on wygrał z tą śmiercią, to po co zmartwychwstał, po co kazał umierać. Dobra, nieważne. W każdym razie po tym zbiorowym takim zmartwychwstaniu właśnie święty Paweł uznał, że on wie. Inni nie wiedzą, on wie, jak będzie wyglądało takie ogólne zmartwychwstanie. Ciekaw jestem, czy przewidział on. Wiecie, problem z tym polega, z tym świętym Pawłem. To polega na tym między innymi, że on był przekonany i on twierdził zresztą, że to ponowne przyjście jego Jezusa ma nastąpić jeszcze za jego życia. No więc już się okazuje, że takie, wiecie, te jego przewidywania były trochę wątpliwej jakości. To nie zniechęciło to oczywiście, tak samo jak to, że do różnych ludzi wysyłał różne rady na ten sam temat przeciwstawne. Do Koryntian inaczej, do Rzymian inaczej. I to w takich kluczowych dosyć sprawach, bo Kościół na przykład sobie wziął do serca bardzo jego tam wykładnie, że kobiety powinny milczeć i w ogóle nie brać udziału w jakichś tam liturgiach i tak dalej, a z drugiej strony na przykład pisał tam do Rzymian, że to jest wszystko w porządku. O, Arkadiusz mi tutaj doradził. No, to zajebiście, Arek. Dzięki wielkie, bo myślałem, że już nikt na to nie wpadnie, na ten pomysł. Dzięki, Arek. Fantastyczny Arkadiusz Pińkowski pisze: Wojtko, czas zająć się innymi religiami, na przykład islamem. Super. Dzięki za ten. Ja z takim wielkim zainteresowaniem islamem, to poczekam, znaczy i analizowaniem jego wpływu na nasze społeczeństwo, poczekam chwilę jeszcze, jak ono osiągnie jakiś taki moment, kiedy będzie to w ogóle jakokolwiek istotne, dobra? I Arek, a tymczasem w razie czego udostępnię ci technologie wszystkie i tak dalej i będziesz mógł ewentualnie nas oświecić jakoś w kwestii islamu, bo to jest jakoś krańcowo różne, myślisz pewnie, czy coś takiego. Więc bardzo dobrze. Także Arek, moc jest z tobą. Czy nie uważasz, że idąc dziś na cmentarz pokazujemy, że wierzymy w religijne bajki i dajemy paliwo wszystkim politykom, obskurantom i klechom? Pisze Marbe. Szczerze? Nie. Znaczy i tak i nie. O, tak jak wszystko u mnie zresztą, bo ja zaczynam filozofować, wiecie, i tak dalej. Po pierwsze, w naszym kraju każda tego typu deklaracja będzie odbierana jako każda taka aktywność będzie odbierana jako deklaracja również w świecie wiary. I tego się musimy
musimy ewentualnie sobie z tego zdawać sprawę. Ale możemy spokojnie iść na cmentarz, jeżeli mamy taką potrzebę wewnętrzną. To nie jest, nie musi być związane z żadną wiarą w Jezusa czy tak dalej, tylko po prostu i tak dalej. No, o, Arkadiusz pisze, też jestem zdystansowany wobec duchowieństwa KK. Ja nie jestem zdystansowany, nie wiem dlaczego piszesz też, znaczy, że ty i twoja żona, czy ktoś tam, bo ja nie jestem zdystansowany wobec duchowieństwa Kościoła katolickiego. Ja mogę powiedzieć szczerze, że to są źli ludzie, którzy robią złą robotę, w tym sensie złą robotę. Niekoniecznie każdy z nich jest złym człowiekiem jako takim, ale jako całość po prostu. Więc nie ma tutaj zdystansowania, tylko po prostu jest krytyka. Ale wracając do tego, cześć Olga, czy pójście na to? Tak, w Polsce niestety wszystkie takie aktywności są przypisywane od razu wierze. Jeżeli zobaczycie, jaka jest retoryka potem właśnie na tych Twitterach, telewizjach i tak dalej, to wszyscy od razu uskuteczniają, że to jest właśnie wyraz jakiejś tam religijności i tak dalej. A to gówno prawda. Podejrzewam, że spory procent tych ludzi po prostu albo korzysta z kulturowego katolicyzmu tak zwanego, albo i po prostu no, przyjęło tę datę tak jak wiele innych, tak jak chrześcijaństwo przyjęło tę datę, czy katolicyzm przyjął tę datę od ludów przedchrześcijańskich, tak samo jest tutaj, więc to wszystko jest w waszych sercach, wiecie, to tak samo jak z tym zbawieniem, martwieniem się, czy wierzący pójdzie do nieba, nie? Bo a co jeśli, jest takie pytanie, no to ja zawsze odpowiadam, wystarczy być dobrym człowiekiem i wtedy masz poczucie zrobienia, masz poczucie tego, że zrobiłeś dobrą robotę i co się stanie później, no, na rzeczy, na które nie masz wpływu, to tymi się nie powinniśmy zajmować. Natomiast każda inna forma to jest, wiesz, no to się nie przejmuj tym, to też jest tak, że my nie odpowiadamy za to, jak ludzie nas widzą. Do pewnego stopnia tylko odpowiadamy za to, jak ludzie nas widzą, jak ludzie nas interpretują. To jest fajnie widać na przykładzie książek, prawda? Bierzesz książkę, przeczytasz ją, ale czy tam napiszesz książkę. Ona pójdzie do ludzi i tam już nie wiadomo, co kto tam z niej zrozumie. Jedni na podstawie tej książki będą zabijali, na przykład, bo im się spodoba model zabijania w tej książce. Inni stwierdzą, że przeciwnie, że będą gonili zabójców. A jeszcze inni po prostu się dobrze będą przy tym bawili, albo zrozumieją coś, albo odejdą od kościoła, od religii, albo nie odejdą. To już jest, jakby nie masz na to wpływu. Tak samo jak nie masz wpływu na to, jeżeli masz potrzebę pójścia na cmentarz tego akurat dnia, bo presja społeczna jest też taka psychiczna, prawda, że skłania to do jakichś takich refleksji i masz nagle potrzebę pójścia na ten cmentarz, no to idziesz i robisz to, co tobie się wydaje dobre dla ciebie, a nie pod kątem, czy ktoś tam będzie myślał, czy nie będzie myślał. Pewnie, że fajniej jest, żeby dawać świadectwo temu, po co tam jesteś, że wspominasz, jak nie stawać tam, nie modlić się przy tym kościele, przy tym grobie, tylko normalnie powspominać i już. A tak jak ja dzisiaj na przykład sobie wspominam, oprócz tam swoich rodziców, bo jest taki nastrój, prawda? Sobie przypomniałem, akurat byłem, tak jak mówię, byłem u siostry, miałem kilka zdjęć, sobie wziąłem taty swojego, którego tak słabo pamiętam, w sensie z tej jego młodości, to w ogóle nie pamiętam, bo on był już dorosły bardzo, jak się urodziłem. Natomiast wspominam Michała, naszego Magwyspę, wspominam tą Ankę Hobbit, naszą kochaną, która tu była. Wspominam Owocnego, wspominam i wcale nie uważam, że jest to
jakiś wyraz też mojego uwikłania się w katolickość, w chrześcijaństwo czy w cokolwiek. Po prostu sobie o nich myślę tego dnia, kiedy już też kulturowo, bo to przed chrześcijańskim jest też dobre. Ale masz rację, tak intuicyjnie, że w Polsce niestety każda tego typu deklaracja, czyli pójście w uwikłanie się w jakieś rytuały, od razu oni się na to rzucają jak szczerbaci na suchar i mówią, o zobaczcie, tyle katolików jest, teraz zrobią te zdjęcia z cmentarzy, zobaczcie, ile ludzi wierzących, a to nie trzeba wierzyć. Ja na przykład nie wierzę w to, że jest jakiś Bóg, znaczy mam wyjebane na to, ale generalnie nie wydaje mi się, żeby był jakiś Bóg, co nie przeszkadza mi wspomnieć sobie dzisiaj właśnie o Ani Hobbit i fenomenalnym gryzącym piesku i jej bliźniakach. Nie przeszkadza mi to wspomnieć owocnego z jego charakterystycznymi zachowaniami i gadkami śmieszno dziwnymi czasami. I nie przeszkadza mi to w myśleniu, ciepłym myśleniu o najcieplejszym myśleniu o naszym kochanym, moim ulubionym takim mentalnym bracie, czyli Magwyspie, czyli Jarzynce, czyli Michale. I nie uważam, że to jest efekt jakiejś tam katolickości czy coś takiego. Po prostu trzeba to oddzielać i tak dalej, a nie masz wpływu na to, jak ciebie będą tam, możesz krzyczeć, możesz iść z tabliczką na przykład, nie jestem katolikiem i tak, nie jestem tu dla Boga, nie? Tylko to takie, wiecie, no to po co to w ten sposób? I już, no. Ale co, przy okazji sobie wspomnijmy właśnie Jarzynkę Owocnego i Anię Hobbit, bo to byli ludzie, którzy z nami tutaj byli i odeszli w trakcie tych dwóch lat działania szyderczej. Ale możemy się też zastanowić, jak teoretycznie, właśnie wracając do tematu głównego, jak teoretycznie wrócą tutaj na ziemię razem z tym ichnim Chrystosem i jak to miałoby wyglądać. Bo nawet ci, którzy, bo oni tam w tym piśmie cwaniaki swoim napisali, że nawet To jest dobre. Dobrze wykombinowali na wszelki wypadek, jakby się okazało, że są ludzie niewierzący, a okazuje się, że coraz więcej, to oni sobie fajnie w tej książce napisali, bo tam jest napisane, że obojętnie, kurwa, że ty wierzysz, nie wierzysz, ale jak ty nie wierzysz, to on cię tak kocha, jak ten szyszkownik kilkujadek w Kingsize. Będziemy was tak kochać, że wy nas też pokochacie. Tak długo będziemy was kochać. Więc oni tam wykombinowali sobie takie coś, że on i tak, kurwa, nawet jak nie wierzyłeś, jak poległeś, zginąłeś tam z hasłem Boga nie ma, jak Łyszczyński na przykład, to on, kurwa, jak przyjdzie, to on powiedział i tak was, kurwa, wyciągnę z tego grobu i jeszcze raz wam powiem, idźcie do piekła. Nie? On siedzi w piekle, a ten go wyciągnie tylko po to, z wyrol, żebym powiedział, idź do piekła z powrotem. A ja pierdolę, po co żeś mnie ruszał? Siedziałem w tym w ganku i było dobrze. No więc Wojtko, będziesz musiał Owocnemu gitary oddać. No to jest problem, bo się do nich przyzwyczaiłem. No ale pogadam z Owocnym, jak przyjdzie. On zresztą został tam, z tego co wiem, spopielony, więc być może go nie ułożą jakoś tak ten w całości. Zobaczymy, może się nie uda. No w każdym razie, wracając do Adremu, pan Paweł, który sam sobie przyznał potem tytuł apostoła, znaczy Piotrek mu teoretycznie też tam powiedział, ale nigdy nie widział na żywca Jezusa, tylko on, ale on najwięcej wie o tym wszystkim, on stworzył ten kościół i tak dalej. I on stwierdził, że, bo skoro tak jest, że cała wiara w zmartwychwstanie tych ciał w czasie właśnie tej paruzji opiera się na zmartwychwstaniu uśmierconego na krzyżu, pochowanego w grobie ciała Chrystusa, to też często jest tak, że ludzkość katolicka wyobraża sobie często, że jego pochowano, w sensie naprawdę do trumny go wsadzono i schowano go w pizdziec 6 stóp pod ziemią, prawda?
wiecie, można powiedzieć, spróbuj teraz, prawda? Jakby go tak zakopali teraz, jak tego ci zasadzi, no to spróbuj teraz, cwaniaku. Tak, żeby go położyli po prostu, oni go żywcem położyli, szmatą go jakąś owinęli, położyli go. No to nie było takie znowu trudne tam. No ten kamień trzeba było trochę targnąć, ale to przy kilku tam ludzi. Zresztą swoją drogą, skąd oni kurwa akurat wzięli taką jaskinię dla niego, tam innych kładziono normalnie pod tym pod płotem. No nieważne, w każdym razie. Chodzi o to, że Bóg tam stał się prawdziwym człowiekiem specjalnie dla ludzi, żeby tam zapłodnił. To też jest głupie, prawda? Skoro on jest wszechmogący i tak dalej, po co on sobie zadał trud tam dzielenia się, tam wiecie, przez podział i tak dalej, jakiegoś Jezusa stworzył, mógł sam przyjść i tak dalej. Chociaż może była w tym jakaś mądrość, no bo kto by go ożywił, kto by go zmartwychwstał, jak on by sam umarł. No. To może być, jak widzicie, to wszystko jest jakoś logicznie się zamyka. Jego ciało stało się trupem, zostało złożone w grobie i trzeciego dnia zostało uwielbione, jak oni to napisali w tej swojej książce, i zmartwychwstało to ciało. W ten sposób oczywiście dokonało się podobno zbawienie całej ludzkości. Jak wspomniałem, ono się dokonało tak dosyć spektakularnie, ale mało efektywnie, prawda? Efektownie, ale mało efektywnie, bo jak się potem okazało, wszyscy inni następni po nim dalej są w takim tym, no chuj nie mają, no po prostu dalej. No więc chodzi o to, jak to się odbędzie teraz, jak już oni, czyli my też, bo ja nie zakładam, żeby za mojego życia, bo właśnie to jest też pytanie i tu na to sobie też odpowiemy kiedyś, co się dzieje z tymi ludźmi wtedy, jak on przyjdzie, ten Chrystus, a część ludzi będzie jeszcze żyła. No to co on powie? Szybko umierajcie, żebym was mógł oddać. No widzicie, zawsze będzie tak, że najpierw chyba będzie musiała być jednak ten pałac kultury musi się spindolić na ziemię. To jednak musi coś takiego nastąpić, bo inaczej to ni chuchu. No więc w każdym razie pytanie zadane tam zostało takie, że przecież jak powstaną nasze ciała z grobów, przecież nasze dusze będą już po sądzie, w niebie, po czyśćcu lub piekle, przeznaczone przecież do życia wiecznej szczęśliwości lub potępione już będą, prawda? Bo wszystko, ta cała procedura odbywa się w momencie, kiedy gaśnie nam światełko, albo to światełko się na tyle zbliży do nas, że nas rozjedzie. Więc po prostu tak to powinno być. I pytanie właśnie, czy wszyscy musimy umrzeć i tak dalej, i tak dalej. Otóż na to odpowiada już kiedyś tam Paweł w listach różnych, bo różnie pisał. I bardzo mi się podoba zresztą, jak katolicy, ci księża, tacy profesorowie i tak dalej, bo tam poszukałem różnych, takich wyjaśnień. I jedno, co ich łączy wszystkich, to łączy ich przekonanie, znaczy nie przekonanie, wiedza, bo oni twierdzą, że jest niezaprzeczalnym i historycznym faktem, że Jezus rzeczywiście umarł, że został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia w tym samym ciele, które przebywało w grobie. I oczywiście żadne z tych twierdzeń nie jest ani oczywiste, ani niezaprzeczalne, ani historyczne, ale profesorowie nauk teologicznych, dla nich jest to jako wiedza, oni to przekazują. Nikt nie znalazł jeszcze takiego przekonującego, ostatecznego dowodu na istnienie tego konkretnego Jezusa, a o tym, więc to nie jest historyczne, a o tym, że zmarł, i no wiecie, skoro jakbyśmy udowodnili, że on żył, no to byśmy mogli już z dużą prawdopodobieństwa stwierdzić, że tak, umarł, prawda? Ale tego tam oni tam dodają do tego legendę o krzyżu i tak dalej. I słuchajcie, chodzi o to, że trzeciego dnia, i tu jest ta wątpliwość, którą w ogóle on, dla nich jest niezaprzeczalna, że on zmarł trzeciego dnia, się obudził w tym samym ciele, które przebywało w grobie. No
to by trochę zadawało kłam ta opowieść o Marii Magdalenie, która go nie poznała, o tych apostołach, którzy go nie poznali i tak dalej, i tak dalej. Nikt go nie poznał zresztą, natomiast dla tego księdza jest to niezaprzeczalny dowód na to, że to jest to samo ciało. Jak ja tu kiedyś, jak tu na moim miejscu kiedyś ktoś inny usiądzie, to będzie to ewidentny dowód na to, że to jestem nadal ja. W każdym razie potem się ukazuje i tak dalej, już w tym ciele, ale tym samym, którym cierpiał i umarł, oczywiście bzdura, bo tam wszędzie jest napisane, że właśnie on go nie poznali. W każdym razie, kiedy wystraszeni uczniowie, tak Łukasz napisał, słuchajcie, kiedy wystraszeni uczniowie sądzą, że widzą tylko ducha, wtedy Jezus mówi, popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem, dotknijcie mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. I w tym momencie pokazał im swoje rany na rękach i to jest oczywiście też niezła sytuacja, że miał tam przekłute ręce, on pokazał te swoje stygmaty. To jest o tyle fajna sytuacja, że potem już sam Kościół przyznał, uznał za prawdziwe to, że nikt mu tych kości nie przebił, nikt tych rąk nie przebijał, że faktycznie on był uwiązany. Kościół to uznał, bo tak naukowcy tam uznawali, że wtedy nie przykuwali nikogo, więc jego też nie przykuli. W każdym razie ten Tomasz tam przyszedł tamten, mu tam włożył te palce, gdzie mu wkładał, to już nie chcemy tego wiedzieć. Wiemy, że miał brudne, jak je wyciągnął, więc oni mówią, że od krwi, nie wiem, może za głęboko włożył. W każdym razie i ciekawe jest też to, że on mówi, że jest ciałem i tak dalej, ale przyszedł po środku, wszedł do tego pokoju, mimo że drzwi były zamknięte. I dobra, podnieś tam rękę, włóż ją do mojego boku, a tam z tego boku to tam... No i teraz uwaga, że z tego naukowcy kościelni wysnuli taki wniosek, że wszyscy wy, którzy dostąpicie tego wstawania, to wstaniecie też w formie cielesnej, ale to ta cielesność będzie miała taki uwielbiony boski charakter, taki, który będzie co prawda cielesnością, ale prawdopodobieństwo tego, że będziecie się mogli ciurlać na przykład z kimś, jest niewielkie. Dlaczego? No bo skoro potraficie przekroczyć drzwi, no to jak wejdziecie w drugiego człowieka, to wejdziecie dosłownie, nie tylko zetkniecie się swoimi genitaliami, ale również może się okazać, że przenikniecie się za głęboko, zwłaszcza w jakimś tam uniesieniu seksualnym, w związku z czym nie, jak spotkacie swoje tam dawne sympatie i tak dalej, jak już tam staniecie kiedyś, to ja w waszym miejscu bym się nie angażował w jakieś relacje takie fizyczne, bo może się okazać, że na przykład nie będziecie się mogli rozłączyć. Po tylu latach i tak dalej, nie wiecie, czy ta osoba, z którą tak zobaczycie, tęskniliście, czy nadal jest fajna. Poza tym na miłość bardzo źle działa zobaczenie wnętrza człowieka. Jak chcecie się o tym przekonać, to spróbujcie podejść na przykład do swojego narzeczonego, narzeczonej, żony, przyjaciela, przyjaciółki i spróbujcie na przykład uciąć mu rękę albo na przykład tak przeciąć go tu wzdłuż. No i tak się otworzy to ciało albo jamę brzuszną na przykład. I to wpłynie słabo na waszą romantyczność sytuację. I to jest kwestia, no to oczywistość, prawda, że rozpłatasz brzuch komuś i trudno powiedzieć kocham cię, prawda, do kogoś, jak najpierw rozpłatasz brzuch. No więc w każdym razie święty Paweł wtedy, jak zmartwychwstaną umarli i wtedy właśnie przychodzi cały na biało święty Paweł i odpowiada na to pytanie właśnie, jak zmartwychwstaniecie. Z jednej strony będzie to pewna kontynuacja, identyczność, lecz w zmartwychwstaniu następuje radykalna przemiana. Uwaga, zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne.
staje się słabe, sieje się słabe, a powstaje mocne. Oni wszystko wierszem, kurwa, muszą powiedzieć. Nie może powiedzieć tak normalnie jakoś odpowiedzieć na to pytanie. No więc tam, że ciało zmysłowe powstaje ciało duchowe i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstaje też ciało niebieskie, etc., etc. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. Tak powiedział Paweł i wszyscy, ja się dziwię, że go nie zajebali, nie? Bo generalnie jakbym ja pytał kogoś, nie? Słuchajcie Paweł, to jak będzie, że my tak wstajemy? No wytłumacz mi, o co chodzi, nie? Że no leżę sobie, nie żyję, prawda? Rozkładam się, robaki mnie jedzą i nagle przychodzi jakiś jegomość, mówi wstań i idź. I co ja teraz wstaję z tymi robakami razem, z tym wszystkim, odpadają mi te części? Czy o co chodzi? A ten zaczyna wam, zaczyna tak, wiecie, mówi, przybiera taką pozę takiego mądrego i mówi, chłopcze, to jest proste. Nie przejmuj się, słuchaj, bo to jest tak, że zasiewa się przecież ciało zmysłowe, a powstaje potem ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, to przecież powstaje też ciało niebieskie i tak dalej. Przecież to można od razu, bym wziął kij, jakbym mu przyjebał w ten łeb, to by mu się kręcił, bym powiedział, idę do innego szamana. Tam przynajmniej jest konkret, prawda? Będziesz gnił i koniec na przykład. Albo drugi powie, wstaniesz zdrowy i będziesz napindał. W porządku, nie? Tu wiersze mi jakieś tam, jakieś wiersze mi opowiada. I teraz Paweł dalej jedzie z takim tym, tak się zastanawia, marszczy czoło i mówi nam, przekształci nasze ciało poniżone, podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może on także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Krótko mówiąc, powie, on po prostu ulepi z nas jakby na powrót tę sprawę. Potem jeszcze ciągnie Chrystus, zmartwychwstał, synkowie, jako pierwszy spośród tych, co pomarli. No, to jest bzdura, oczywiście widocznie święty Paweł, chociaż jako Żyd powinien, nie przeczytał Starego Testamentu, gdzie tam już przed Jezusem kilka osób słusznie lub niesłusznie, zdania mogą być podzielone, ale budziły się ze zmartwych, bo się Pan Bucek na przykład tam reflektował, że za wcześnie albo przedwcześnie, albo coś tam i tak dalej. Więc to strasznie, strasznie się nudziło. Tamten mówię, czasami przywracał do życia, mówię, bez niego to chujowo tu jest, nie? Na tym jakoś tak się nikt się nie bije, nie ten, wróć, nie? I to... Wraca. No i dobra. I teraz Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy pośród tych synkowie, co pomarli. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Tak do Koryntian napisał, ale już do innych tam pisał inne różne pierdoły. Nasze zmartwychwstanie ciała będą, nasze zmartwychwstałe ciała będą na wzór uwielbionego ciała Chrystusa. Czyli każde będzie miało tutaj taką, tutaj, takie przecięcie możecie się spodziewać i będzie wesoło. Rasberis nas oświecił, bo myśmy nie wiedzieli, ale dobrze jest, wszystkie religie to wymysł. Nie, no co ty, na pewno nie, no pomyślmy, na pewno nie, co ty, Rasberis, no pff. Co ty? To wszystkie religie, to prawda jest najszczęśliwsza. I teraz pytanie, no to już wiemy, tak, że na wzór uwielbionego, czyli każdy będzie inny niż był
niby to samo ciało, ale rysy twarzy i tak dalej zmienią się na tyle, ich głos zmienią się na tyle, żeby was nikt nie poznał. To chyba chodzi o też o to, żeby na przykład wierzyciele różni nie spotkali swoich tych pożyczkodawców i chyba chodzi o to, żeby tam nie było też tak, że a to ty kurwa mnie zabiłeś, nie? I tam bieganie jakieś, wieś, bo to by się narobiło strasznie. Ludzie mieli, umierają, mają dużo pretensji do innych ludzi, nie? To sobie wyobraźcie, to jakby ci wszyscy ludzie wstali i byli do siebie podobni, do tych jak byli, no to oż ty gnoju, no to wyobraźcie sobie takiego Trynkiewicza, jak już tam umrze i wyobraźcie sobie, że no idzie, albo o, ty, Kaczyńskiego sobie wyobraźcie, wstaje taki Kaczyński, czy Ziobro, czy inny, jakiś taki już mówiąc, trywializując, sprowadzając do naszego tutaj, to patrzymy na nich, i od razu no, chce się lać, nie? Chce się lać po prostu. Mówisz, ty gnoju, to ja przez ciebie. Albo tam jakiś tam inny zwyrol, który był. Albo na przykład kibice. Wyobraźcie sobie, że w jednym miejscu wstają z grobów kibice Legii, w drugim Arki, Gdynia, rozumiecie? I gdzieś tam są niedaleko siebie, na przykład ten ich wszystkich skrzykuje ich tak do kupy. Oni się nawet przy śmierci papieża, pamiętacie ten Wisła z Krakowią, jak się pogodzili, że hura, hura. Całe 12 minut, całe 12 minut chyba tam wytrzymali w tej miłości do siebie wzajemnej po śmierci tego JP Tuły. Mecz specjalny zorganizowali i się potłukli. W każdym razie, wyobraźcie sobie, co by jakby wstali. Tyle lat wkurwienia i w nich rosło i tak dalej. No więc będą na wzór uwielbionego ciała Chrystusa, czyli wszyscy, albo wszyscy będziemy wyglądali tak samo. To by dopiero był odjazd. Wszyscy bylibyśmy takimi Chrystusami. Ja nawet włosy już mam takie. Być może to dlatego właśnie przez jakiś czas jeszcze na naszych czachach po śmierci, jak nas nie spalą oczywiście, włosy i paznokcie rosną, żeby wszyscy byli bliżej, by Bóg miał potem mniej roboty, przynajmniej z włosami. Przecież pamiętajmy, że wszystkim będzie musiał ryj porobić i tak dalej, i tak dalej. No więc tam są takie rzeczy. Uważajcie. I teraz drugie pytanie, czy wszyscy właśnie musimy najpierw umrzeć, żeby zmartwychwstać? No, odpowiedź wydaje się logicznie banalna, prawda? No trzeba umrzeć, żeby zmartwychwstać. No, nie ma takiej sytuacji. Ale Paweł przewidywał, bo słuchajcie, bo Paweł był sprytny o tyle, ten święty, bo on sobie wyobrażał, że ta cała paruzja, te wszystkie sytuacje nastąpią jeszcze za jego życia. Bo on myślał, że Bóg go specjalnie powołał do tego, Jezus się mu objawił po to, żeby on miał jeszcze to zobaczyć. I on tak cały czas dlatego te listy takie pisał, takie wiecie, tak zachowawcze trochę, żeby tam potem jak wszyscy tam wstaną z tych grobów, to żeby nie mieli pretensji do niego, więc jak tutaj to napisał, tutaj to nam zależy. On był tak trochę jak polityk taki bardzo dobry. Każdemu pisał, czy do każdego mówił to, co oni chcą usłyszeć, nie? Co im tam w duszy gra. No więc w każdym razie pytanie było takie, czy wszyscy muszą umrzeć i otóż to. Otóż Paweł ogłosił taką tajemnicę, zresztą tymi słowami ruszył. Ogłaszam wam tajemnicę. Fantastyczne jest to, że on to napisał w liście otwartym, bo te wszystkie listy były otwarte, bo oni tam potem je odczytywali na tych swoich spotkaniach. Zacząć od tego, że pisać list, który nie był drukowy, nie był jakąś tą, jak się to nazywa, szyfrem pisania, niczym, chociaż te pisanie wierszem to też jest jakiś rodzaj szyfru. Fajne jest hasło, że jak piszesz do tego, oto ogłaszam wam tajemnicę, to jak ja bym wam powiedział coś takiego, słuchajcie, zdradzę wam tajemnicę, no to już przestaje być tajemnicą, prawda? Ale on się tam nie przejmował takimi pierdołami i on mówi tak, zdradzę wam tajemnicę. Otóż on ogłosił tę tajemnicę, to znaczy jakby ogłosił tajemnicę, ogłoszenie tajemnicy to jest coś takiego, jak powiedzieć, na przykład ktoś go zapyta, to jak wszyscy pomrzemy, on mówi, a to jest tajemnica, no to by ogłosił tajemnicę, a on jednak tę tajemnicę zdradził, zawiódł tę tajemnicę, krótko mówiąc, i powiedział tak, mając nadzieję,
Pamiętajcie, że on, bo to jest ważne w tym kontekście, że on miał nadzieję, że ten Jesus odnowiony jakś tam jeszcze raz przyjdzie za jego życia, więc jemu się nie uśmiechało ginąć za wiarę. On nie był taki znowu wyrywny. On od tego, od umierania to miał Piotrka, miał innych takich swoich, uważał, że to inni powinni umierać generalnie za wiarę, a nie on. No więc on powiedział, że tam, jak ogłosić wam tajemnicę, tam powiedział tak. Słuchaj tam, nie wszyscy pomrzemy, to była ta tajemnica, nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w okamgnieniu umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Tak sobie wykombinował, że on nie będzie umierał, tylko po prostu go odmieni jakoś tak, że na przykład zostanie, nie wiem, może tu spełni się najczarniejszy sen prezesa Kaczyńskiego. Spełni się w tym momencie, bo nagle on zostanie odmieniony i powie: jestem Zofia. To, co on, Kaczyński, tak właśnie opowiada jako coś śmiesznego, nagle zostanie odmieniony, to byłby niezły numer. Powiem wam, że zbiłbym pionę z takim jakimś Houdinim, czy jak ten Bóg się nazywa tam, zbiłbym pionę, jakby Kaczyńskiemu odjebał taki numer, nie? Że w ramach tego okamgnienia Kaczyński patrzy, jak w filmie Switch, tak patrzy, o kurwa. Nie? Znaczy całe szczęście dla niego, że on ma tak duży brzuch, że on nie widzi, czy ma chujka, czy nie ma chujka. Za to cycki tak już ma, więc tam dużo by się tam dla niego nie zmieniło, prawda? Ale bo i tak nie widzi, ale na przykład jakby do niego zaczęto, wszyscy zaczęliby do niego mówić Zofio, nie? Pani prezes Zofia Kaczyńska, nie? I jakby mu zostawił dekiel, Jesus by mu zostawił w deklu tą jego, to wszystko, co on tam sobie wymyśla, i zmienił go po prostu, tak wiecie, okamżik, i jak to mówią Czesi, i on nagle jest Zofią, nie? To byłby numer. Ja bym zbił pionę takiemu Jesusowi. No w każdym razie Paweł dalej kontynuuje, co przepraszam bardzo, bo to jest jedno z najgłupszych, co można powiedzieć, dalej kontynuuje. No w każdym razie Paweł kontynuował jeszcze dalej, przekonany, że te ciała nie będą podlegały prawom materii. I zapewniam was, bracia, bo on tylko do braci pisał, bo kobiety, bo kwestia w ogóle zmartwychwstania kobiet była wątpliwa, prawda? Bo po co? Odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki jest zysk z tego, że kobiety zmartwychwstaną. Nie ma tyle wilgoci, żeby na ziemi, żeby wszystkie te kobiety powstały wilgotne, prawda? Bo one są wilgotne, to jest złe. To całą wilgoć tego świata by wchłonęły. No to bez sensu jest. Więc zmartwychwstanie kobiet jest, proszę was, wątpliwe i to trzeba by się, wiecie, zastanowić nad tym, i tam może stąd wynika zresztą to opóźnienie z tym przyjściem, że już 2000 lat, wiecie, tyle powstało książek, różnych analiz od prawieków, wiesz, przez te 2000 lat o roli kobiet, o tym, jakie są złe i w ogóle i tak dalej, że i tych argumentów przybywa na jedną i drugą stronę, więc być może stąd jest to przedłużenie, że jakby, że ten ich Jezus na przykład tam siedzi i się zastanawia. To nie jest takie, wiecie, hopsiu, czy kobiety też zmartwychwstać, czy żeby nie zmartwychwstały się te kobiety. No więc w każdym razie zapewniam was, bracia, pisze, bezpiecznie pisze Paweł, bo na on czas prawdopodobnie nie zakładał zmartwychwstania kobiet, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Tak sobie wykombinował, i to znowu do Koryntian pisał, i tak sobie wykombinował. Ktoś, nikt go nie zapytał, nikt w żadnym z tych listów do niego pisanych, nie ma takiego listu, w którym jest napisane: a skąd to wiesz? Nie ma czegoś takiego. On po prostu mówi, że wie, i jakby
po chuj drążyć takie sytuacje. Prawda, można kociej mordy, można kociej mordy dostać, więc po co? Na wszelki wypadek on powiedział, że do nieba nichuja nie dojdzie się takim normalnym jak krew. Jak macie krew, to nichuja. Stąd wiadomo, być może dlaczego Jezus tak chętnie dzielił się krwią swoją. I tak to jest krew moja, prawda, i tamten, pijcie to wszyscy. Bo chodziło o to, że zanim poszedł do nieba i tak dlatego chętnie Bóg jego ojciec go tam różnymi dziurkami durszlak z niego zrobił, tam żeby ta krew cała spłynęła, bo być może o to chodziło, że on bez tej krwi może wejść. Musiała najpierw krew spłynąć, dopiero wtedy te trzy dni się tam ta krew płynęła i dopiero można go było tam przyjąć. No więc duch daje życie, a ciało na nic się nie przyda i ciało i krew są synonimami rozkładu poza tym i wskazują na przemijalność, skończoność. Z tego powodu nie mogą posiąść nieskończoności. Na miejscu, jakby tam istniał ten Jezus, to ja bym przyszedł do tego Pawła i powiedział tak, jak on bym tak napisał tam, że słuchajcie, Koryntianie, nie mogą rzeczy posiąść nieskończoności, rzeczy, które są jakby z natury swojej skończone i takie przemijające, gnijące i tak dalej. Na co powinien przyjść tutaj Jezus i powiedzieć, wiesz co, kurwa Paweł, potrzymaj mi piwo, kurwa. I powinien odjebać mu taki numer, pokazać mu na przykład, nie? Jak to faktycznie powinno się robić. I mówi tak, no ludzie, ten Paweł mówi, no ludzie, to nie może być tak, żeby to cielsko z tą krwią i z tym dalej. A Jezus wtedy mówi, skąd ty kurwa to wieś, nie? Tak by to byłoby zajebiste w ogóle. Wyobrażacie sobie takie numery, jak na przykład siedzi ten taki Paweł, czy inny jakiś tam kaznodzieja, albo na przykład ten jakiś papież, nie? Czy coś tam i tam pierdoli, tam wszyscy słuchają jak świnia grzmotu, nie? Albo Jędraszewski, swoje tam jakieś pierdoły, nie? I nagle siada koło niego. Się materializuje się koło niego jakiś taki hipis, nie? I mówi, wiesz co? Słuchaj, tak pindolisz, że aż postanowiłem tu przyjść. Zajebiste to jest to, co mówisz. Tylko mam pytanie, skąd ty to wiesz, nie? Wszystko, o czym ty gadasz. Kto ci to takich pierdół naopowiadał? I ciekawa byłaby reakcja ludzi, nie? Czy uwierzyliby Jędraszewskiemu, czy hipisowi, który by przysłał. No w każdym razie, tak jak słusznie tutaj napisał ktoś wyżej, o, Robsonak słusznie napisał, że Jezus w hierarchii tamtych niebiańskich to jest zaledwie jakiś taki w ogóle popierdółka w zestawieniu go z Duchem Świętym, który jest taką, wiecie, szarą eminencją. Ten Duch Święty w tym pismach się tam pojawia jako taka szara eminencja, bo niby to kurwa ani to ciała nie ma, ani to zdjęcia nikt mu nie zrobił, zresztą tamtym też nie, ale chodzi mi o to, że jakby nie opisuje się go, jak on wygląda i tak dalej. To jest taki duch, kurwa, i on wszystkich chodzi i natycha, prawda? To takie coś, kurwa, coś na kształt świdra, ni pies, ni wydra. I dopiero jak Bóg tam uzna, że już uwielbi wasze ciało, to wtedy to ciało nabiera tych cech, jak w książce Przechodzimur i jest. I teraz uważajcie, ostatecznym gwarantem zmartwychwstania ciał wszystkich zmarłych jest sam Chrystus. Skąd dalej oni, wszystko opiera się po pierwsze na wierze, a oni oprócz tego piszą, że to jest gwarantem, nie? Jak można połączyć słowo gwarancja ze słowem wiara? Można. Ci, którzy popełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy popełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Czyli po prostu tam oni mówią, to się trochę kłóci z wizją taką, że piekło istnieje, prawda? Bo generalnie
potem się mówi o tym, że dopiero wtedy on to piekło obstaluje, jak będzie właśnie dokonywał tego podziału. Tam łopata grabie, łopata niebo, niebo chór, chór, chór. A ja ty długo, długo jeszcze nie, nie, prawda? I do ziemi z powrotem. I że to będzie, no więc trochę jest niekonsekwencja, ale czy naprawdę spodziewamy się konsekwencji jakiejkolwiek w tym wszystkim? Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Tak powiedział Jezus kiedyś, jak go pytali właśnie o te zmartwychwstania, o te wszystkie rzeczy, to on mówi, że wytłumaczył im do Sadyceuszom, że właśnie nie wiedzą, bo są w błędzie. To jest dosyć proste wyjaśnienie, prawda? Dlaczego, jak mówisz, że nie wiemy? No nie wiecie, bo jesteście w błędzie i już jest fajnie. O, dobrze, Raspberry dalej daje radę, byśmy normalnie nie wiedzieli, że tajemnice i przepowiednie to pierdolenie trzy po trzy i po fakcie każdy umie przepowiedzieć coś, co już się zdarzyło, czy coś oczywistego. Widzę, że chyba dołączyłeś do nas, tak coś znajduję, bo to są kwestie, o których wielokrotnie mówiliśmy i zresztą słusznie, to nie, ja nie mówię, że nie masz racji, bo masz rację i to fantastyczną, zwłaszcza, że te przepowiednie to się odbywają tak, że najpierw ktoś przepowie często, potem czekamy, aż to się zrobi, a potem jak już nie możemy się doczekać, aż coś się stanie, to zastanawiamy się, czy przypadkiem już to się kiedyś nie wydarzyło. A że na świecie się wydarzyło już wszystko, co nam się wydaje, że mogło się wydarzyć, to zawsze coś tam możemy sobie dopasować. Prawda? No więc generalnie jeszcze jest coś takiego, że w Piśmie Świętym Bóg objawia nam, że ciała, cała rzeczywistość materialna, całe stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych, co oczywiście kłóci się z koncepcją tego, że ten Jezus już to wszystko odjebał, nie? Wszystko, no ale trudno, no. Być może trzeba będzie pewne rzeczy powtórzyć jeszcze. Skoro w momencie śmierci decyduje się wieczny los człowieka i dusza od razu idzie do nieba, czyśćca już lub piekła, to po co jest jeszcze potrzebne zmartwychwstanie ciał? A to po to, żeby, jak wyjaśnia też i Bóg, i sam większy od Boga święty Paweł tłumaczy, po to jest, żebyś pytał. Po prostu. A poza tym nie pyta się Boga o takie sprawy, jaki jest pomysł Jego na nasze życie. Więc o to chodzi, żeby to było jeszcze jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Pisze na przykład do Rzymian, z kolei napisał, bo po co, bo jak ktoś tam wnikał, no, że po co mamy te cielesne przyjmować formy, zwłaszcza, że one nie będą takie do końca cielesne. No to właśnie Paweł stwierdził, że utworzymy takiego, wiecie, jak Terminator, ten hinduski taki, że z wielu naszych ludzików powstanie jeden wielki ludzik i nastąpi ostateczne zwycięstwo miłości i prawdy, co wam słusznie zresztą przypominać może to, co się odpierdala, znaczy po francusku znowu, to, co się dzieje co każdego dziesiątego, prawda? Czyli dochodzenie do prawdy, dochodzenie do czegokolwiek, dochodzenie po prostu dochodzi, bo skoro dopiero u kresu tam czasu i tak dalej Chrystus odbierze złym mocą wszelką możliwość czynienia zła, nastąpi ostateczne zwycięstwo miłości i prawdy, przemiana i tak dalej, a przecież pół książki napisali o tym, tej grubej, o tym, że właśnie w momencie, kiedy on wstał, sztachnął się powietrzem, po tych trzech dniach lekko już zatęchłym w tej jaskini, sztachnął się, to wtedy właśnie zwyciężył i wtedy powstało szczęście Kościoła tego. I już. Po prostu tak się dzieje. To chciałem natchnąć was trochę jakąś taką przyjemnością umierania tego, żebyście pamiętali, że jak umieracie, to nie jest nic złego w każdym razie. No to co? Skoro ja powiedziałem słowo po francusku, nawet kilka tych słów po francusku, to niech teraz wybrzmi muzyka po francusku. Thank you.
caresse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est un sens ce que j'aime t'embrasser. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
Oto ja, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, we wtorek, pierwszy dzień listopada 2022 roku. Dzień dobry. Widzicie, włosy długie. Kurczę, lubię, jak ostatnio spojrzałem na siebie z tymi krótkimi kudłami, to sobie nie wyobrażam, jak ja miałem takie krótkie włosy, albo w ogóle na przykład jak włosów nie miałem. To było złe, to było zło. Po prostu zło wcielone. Ale tak mi się coś przypomniało jeszcze. Zobaczyłem teraz, że mam cały czas tutaj na playliście atak na bezpardonowy atak na Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą swoją drogą, czy słyszał was, z was ktoś, jaką karę został ten skazany, ten jegomość, czy coś? Ten właśnie, ten najpoważniejszy człowiek na świecie? Ja do Kaczyńskiego, mówię, o co chodzi. Ja do Kaczyńskiego. A kto to jest Kaczyński? Człowiek, do którego idę i wie, że do niego idę. Pan go zawoła, bo pan nie wie, o co chodzi. O co chodzi, nie mam zamiaru się dowiadywać. Tak jest zachowanie. Nie będę panu tej zachowań. Dlaczego? Jak pan nie otworzy drzwi, to wybije jej, tylko pana zabije. No, chcesz zobaczyć? Chcesz się kurwa mierzyć? Wołaj Kaczyńskiego. No jestem nie poważny. Jestem najbardziej poważnym człowiekiem na świecie, a ty zaraz będziesz martwy. Wołaj Kaczyńskiego. Wołaj Kaczyńskiego. Do k***y nędzy. Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Wołaj Kaczyńskiego. On się zabije. Wołaj go! Wołaj go! Wołaj go! Jestem najpoważniejszym człowiekiem na świecie. No nie powiedziałbym, dosyć odważna to teza, ale no, fajna sytuacja była, trochę jak w tym programie Ukryta Prawda albo Niemożliwe, a jednak. Natomiast ludzie też mogą dużo zrobić dobrego. Znaczy nie tyle dobrego, co ludzie, święci ludzie, niektórzy wpadają na pomysł, jak wam ułatwić dostęp do nieba. Na przykład, wiecie, jest tam, są różne metody, na przykład dobrze wychowywać dzieci, tam rozmawiać z nimi i tak dalej, są takie, ale są też pomysły na to, że, bo ludzie, część ludzi na przykład wie, zdecydowanie bardziej, zdecydowanie lepiej wie, tak jak święty Paweł wiedział na przykład o tym, co się będzie z wami działo później, albo co się w ogóle z wami dzieje. Mówię, trochę kłam zadaje temu, znaczy osłabia jego pozycję trochę to, że pomylił się już u wejścia, ale trudno, że taki, tak to było. W każdym razie PiS ma nowy pomysł. Na szczęście mamy taką partię jak PiS, który jednym z głównych zadań swojego rządu uczynił to, żebyśmy wszyscy do nieba poszli. No, mógłby w tym celu na przykład nie wkurwiać tak, prawda? To by człowiek nie rzucał dużo brzydkich słów i wtedy by, bo się Bogu nie podobają niektóre słowa. To też jest prawda taka. W każdym razie trzeba, pamiętacie, był rejestr na przykład tych ciąż, prawda? Taki był pomysł, żeby kobietom nie przychodziło do głowy jakby rezygnować z tych ciąż i tak dalej, żeby trzeba gdzieś zarejestrować taką ciążę i potem poddawać się regularnym badaniom, żeby wiedzieć, państwo wiedziało, czy płód rozwijać, przepraszam, czy nienarodzone dziecko oczywiście jest dalej jeszcze nienarodzone, czy coś takiego. Swoją drogą można by powiedzieć też kiedyś, że takie dziecko z aborcji, no to już jest narodzone, prawda? No to po co się państwo nim zajmuje? Przecież państwo generalnie ma wyjebane na wszystkie dzieci, które już się urodzą.
prawda? W związku z czym to jest też taka kwestia, że jak jest, abortuje się takie dziecko, to już potem jest, oni twierdzą, że to jest dziecko, to potem już jest, potem już powinno być, nie być ich w gestii zainteresowania. W każdym razie rzecz teraz chwycili się pornografii. Być może dlatego, że ona wpływa jakoś na dzietność, nie wiem, bo może ludzkość już wybrała w ogóle woli pornografię, na przykład od żywych stosunków. W każdym razie, jak będzie, żeby zablokować, wpadli na pomysł, żeby zablokować dostęp do pornografii w Polsce. A gdyby ktoś chciał oczywiście zdjąć taką blokadę, będzie to możliwe. Oni są łaskawi, są miłosierni i wyrozumiali są, prawda? W związku z czym wpadli też na taki pomysł, że jest też bramka dla was. Jak po prostu lubicie, jesteście dorośli, tam nie wiadomo na razie, jaki to trzeba będzie. Tam chyba nie zauważyłem, patrzcie, mój błąd, że nie spojrzałem, czy jaką granicę wieku tam kładą, czy 21, czy może na przykład dopiero jak wykażecie się posiadaniem jakiegoś dziecka, czy coś takiego, tego nie wiem, ale w każdym razie będzie można zdjąć taką blokadę ze swojego internetu, z tym jednak, że trzeba będzie się specjalnie zgłosić do operatora o dostęp do takiej usługi. W sensie, że operator waszego internetu będzie mógł wam zdjąć w kontekście pornografii, no to jak mówię, że będzie wam mógł zdjąć, no to ale już sobie pewnie coś tam kombinujecie, a to wcale nie tak. Będzie mógł wam zdjąć blokadę, jednakowoż będzie musiał wpisać to oczywiście to do swojego, do odpowiedniej tabelki w Excelu, a taką tabelkę będzie można udostępnić, bo są takie prawa, które pozwalają na wyegzekwowanie różnych informacji od operatorów sieci komórkowej, od operatorów internetu i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób powstanie ogólnopolski rejestr osób, które nie wyraziły zgody na blokadę pornografii. On trafi do Ministerstwa Cyfryzacji, stamtąd trafi prawdopodobnie w ramach dobrej współpracy do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszyscy traficie na jedną wielką kurwa listę podejrzanych ludzi, bo tylko podejrzani ludzie, pijaki i złodzieje i ludzie rozwiąźli pozwalają sobie na takie bezeceństwa. To, żeby ta blokada była na życzenie na przykład rodziców, oczywiście nikomu do głowy nie przyjdzie, bo przecież nie o to chodzi. Bo na przykład nie ma czegoś takiego, mogliby oczywiście w tym projekcie zaproponować, żeby właśnie rodzice mieli prawo wystąpić do operatora o zablokowanie takich stron. Nie, one będą w defolcie zablokowane. Chodzi o wychwycenie tych, którzy są na tyle zdeterminowani, że wystąpią aż do takiego operatora. Wyszli z założenia bowiem, tak powiedział któryś tam sposób, wyszli z założenia bowiem, że być może jeden z drugim cymbał jakiś, który ogląda pornosy, zawstydzi się i ze wstydu po prostu nie poprosi, nie zgłosi się do operatora o to, żeby ten mu zdjął taką blokadę i dzięki temu, może ze wstydu, może z jakiegoś tam skrępowania, ale jednak sam sobie ograniczy ta sytuacja. Oczywiście to jest klasyczne takie działanie państw krajów autorytarnych i tak dalej. Z chwilą, gdy wizję erotyczną sprowadzi się wyłącznie do poziomu grzechu, przestaje istnieć sztuka. Tak o erotyce mówił niejaki Nowosielski. W kategoriach grzechu o pornografii myśli też partia rządząca. Stąd pomysł, by pornografię blokować, jak rozumiecie, dobrze na pewno to rozumiecie, i to ma słabą stronę jedną tylko, prawda, że zakazany, że tu wchodzi wtedy kwestia zakazanego owocu i tak dalej, który będzie smakował lepiej. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, jestem stary, kiedy
naprawdę nie można było handlować tak zwaną prasą pornograficzną w kioskach. Potem była taka opcja, że można już, ale to na przykład w niektórych małych miejscowościach było, były pani z kiosku, pokazywała potem wszystkim sąsiadom, o ten cymbał kupił u nas gazetę pornograficzną. Ludzie jeździli naprawdę do dużego miasta, z jakichś małych miasteczek. Mam takiego kolegę, który mi to opowiadał, że tak robił, że na studiach go poznałem, że on jechał, rozumiecie, do dużego miasta, tam kupował sobie gazetę jakąś, jedną czy drugą, albo obie, i wracał do siebie, gazeta oczywiście pod tam kurtką, pod wszystkim, żeby przypadkiem nie wychyliła się, i w domu sobie je, no nazwijmy to, czytał, więc będą blokowali te sytuacje. Czy pomysł na stworzenie takiej listy konsumentów porno jest groźny? Tutaj Wyborcza akurat zapytała kilku znanych i mniej znanych fachowców od tych sytuacji. Na przykład pani Aleksandra Herman z tytułem doktora i nawet po rehabilitacji i habilitacji z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, która zajmuje się tematami na przykład nagości i seksu w kulturze, pisze: blokowanie zamiast rzetelnej debaty i edukacji to droga na skróty i najgorszy z pomysłów. Historia z dopalaczami pokazuje, że wpisywanie na zakazaną listę kolejnych substancji nic nie daje, bo na ich miejsce pojawiają się kolejne, często jeszcze gorsze. Nie wiem, co tutaj, tu się o tyle nie zgodzę, że no jest film pornograficzny i co się pojawi następnego, co nie będzie zablokowane. To jak pani tutaj strzela jakimś pomysłem trochę z dupy, tak mi się wydaje. Ale pomysł PiS-u wydaje się prosty, że pornografię trzeba po prostu zakazać i będzie wszystko już okej, prawda? Nie będzie zakazana, czyli ludzie zakładają, tak, oni sami łamią prawo, ale zakładają, że wszyscy inni będą jakby respektowali to. Za blokadę treści pornograficznych w sieci powinni być odpowiedzialni dostawcy usługi internetowej, czyli na nich się jeszcze przerzuca taką sytuację, a potem trzeba będzie wystąpić właśnie do nich. Osoby, które nie zgodziły się na blokadę, będą wpisywane na specjalną listę. I tutaj pani Herman jeszcze dodaje a propos tej listy właśnie. Faktycznie może to budzić obawy. No pani profesor, czy tam pani doktor, ja pindolę, jakie może budzić obawy? No nie budzić obawy, tylko to jest kurwa manipulacja naszymi danymi, wnikaniem w nasze życie osobiste, intymne. Oczywiście trzeba dzieci chronić przed ostrą pornografią. Trzeba. Nie dlatego, że zobaczą tam kutasa i cipkę, cycki i nie wiem co, i dupę, tylko dlatego, że one robią spustoszenie we łbie takie, że nabierają ludzie, młodzi, zwłaszcza mężczyźni i zwłaszcza kobiety, czyli obie te grupy nabierają mylnego przeświadczenia o tym, jak wygląda relacja erotyczna. I po prostu, wiecie, jak ktoś nam ogląda się, jakaś dziewczyna patrzy, ta kobieta w tym pornograficznym filmie dostaje permanentnego orgazmu, ona cały czas wyje, na przykład w tym filmie, i jest, kurczę, w ogóle on się do niej zbliży, ona już czuje w ogóle tamten, on wkłada, już jest w siódmym niebie, potem on tak samo, przeszczęśliwy jest, obojętnie co tam się dzieje, oni są przeszczęśliwi, i potem nagle ona się spotyka z jakimś chłopakiem, raz, drugi, podejmują jakieś nieśmiałe próby, to po pierwsze oboje mają dodatkowy stresor w postaci tego, czy się sprawdzę, po drugie mają bardzo złe wzorce, czyli na przykład zależy, jaki tam film oglądał, ale nie mają tego, tam nie ma erotyki, tylko jest sam seks, prawda? To są problemy, które trzeba by ewentualnie rozważać. To jest problem. Problemem jest
właśnie brak edukacji seksualnej w szkole, takiej prawdziwej edukacji seksualnej, która by łączyła seks z erotyką na przykład, a nie z samym aktem prokreacyjnym tylko, bo z drugiej strony, jeżeli jest taki rozdźwięk między aktem prokreacyjnym, a po prostu rżnięciem na maksa i w pełnej ekstazie, która nie jakby nie jest realna, tak? No to wiadomo, że młodzi ludzie dostaną pierdolca. Ja na szczęście, jak ja dojrzewałem, to nie było takiego dostępu szerokiego do takich sytuacji, w związku z czym u mnie był ten element tajemnicy, element strachu, ale nie strachu związanego z tym, że nie będzie tak, że kobieta nie będzie wyła tak jak ta na filmie, tylko to był po prostu taki lęk przed pierwszym razem, lęk przed drugim razem, bo ten pierwszy, wiadomo, nie do końca spełnił i moje oczekiwania, i mojej partnerki. Więc potem była taka dłuższa przerwa i tam powrót do podejmowania prób, ale to jest bardzo... To jest sytuacja, przed którą powinniśmy młodych chronić. To jest sytuacja, żeby dawać im znać, że to nie jest życie prawdziwe, tak? Że to nie jest prawdziwe życie. To tak jakbyśmy porównali w kryminał na przykład i patrzymy, jak ludzie chcą być policjantami, śledczymi, bo patrzą, jakie to jest życie, pełne przygód, napierdolek po ulicy, pościgów i tak dalej, a potem idą na milicję, zostają śledczym, jest nuda kurwa w papierach po prostu zwykła i przewalanie papierów, myślenie, kombinowanie, szukanie, takie źdźbła trawy i tak dalej. To jest problem, a nie problem jest to, żeby zakazać po prostu coś tam. Niech oni to oglądają, ale niech wiedzą, że to jest, że to nie tędy droga, że to nie jest reguła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu się zgodzę z kimś, kto tutaj napisał, nie pamiętam, jak ktoś napisał, że to jest przemysł tej przemocowa sytuacja. No tak, to jest inna rzecz, że cały ten przemysł pornograficzny to jest bardzo dużo tam jest przemocy i w sensie bardzo dużo tam jest łamania prawa, zasad i tak dalej, i tak dalej. Co Wojtek ogląda, o poczekajcie, co Wojtek ogląda, ja powiedziałem stop na karłach i amputowanych członkach w dupie. No nie, ja powiedziałem stop dużo wcześniej. Nie, ja po prostu mi to nie sprawia przyjemności, tylko że ja nie chciałbym z tego robić, wiecie, zasady, bo mi to nie sprawia przyjemności. Ja na przykład nie piję alkoholu, to teraz zakazać alkoholu wszystkim po prostu. To jest zło, ale jeszcze raz powtórzę, że największym problemem z pornografią jest oczywiście to, że ona przedstawia nierealny świat, z którym się potem taki młody człowiek zderza i tą zderza tą realność. I to jest niebezpieczne. I ja wcale nie jestem za tym, żeby tak było, że wiecie, że... Chociaż nie, no kurczę, musi być dostępne. No, wszystko, co jest ten jest dostępne, tylko że mówię, no, trzeba edukować, trzeba rozmawiać z ludźmi, a nie im wszystkiego zakazywać po prostu. I to jest, tutaj ktoś napisał w sensie tam w tym tekście wyborczej, pani Herman jeszcze pisze takie rzeczy, porno jest, było i będzie, istnieją nawet źródła mówiące, że już pierwsze fotografie w historii bywały erotyczne. Nie wiem, ta pani naprawdę się zajmuje kilka już od lat tym wszystkim, no kurwa. To przecież Lem też napisał, nie? O tym, że pisał już nawet o tym, że od razu pojawi się tam, kurwa, jakby pojawiło się coś takiego jak internet czy coś takiego, to po pierwsze ludzie będą udowadniali sobie nawzajem, kto jest głupszy, a po drugie od razu będzie seks i tak, bo to jest namiętność, która ludzi prowadzi do wszystkiego, ale no to wiadomo, no to przecież nie trzeba zdjęć pokazywać, tylko trzeba wystarczy różne artefakty z antyku, z przedantycznych
czasów, nawet z przedhistorycznych czasów. Oczywiście wszystko się sprowadza do haseł, że to jest jakaś tam bogini płodności albo coś tam, zawsze, że jakiś tam boski się nadaje charakter, a tak naprawdę to jest gruba baba z cycami, przepraszam, że tak mówię, ale to prawdopodobnie to wcale nie musiało być jakieś bóstwo, tylko sobie wyobrażali po prostu, że przyjemność sobie jakąś tak robili. Czego Polak szuka na seks stronach? Okazuje się, że pan Michał Sawicki, psycholog, seksuolog, terapeuta par zresztą, mówi, bo on to badał, to zjawisko, pornografia to często odpowiedź na niespełnione potrzeby. Część osób oglądających po prostu realizuje swoje fantazje. Część szuka szybkiego rozładowania napięcia seksualnego lub para pozaseksualnego, czyli lęku, stresu, złości, nudy. Dla innych osób to opcja wygodnej realizacji seksualnej, czyli takiej, która nie wymaga większego przygotowania, gry wstępnej, dbania o drugą osobę. Tak o potrzebach Polaków w sieci właśnie mówi ten pan. A natomiast edukator seksualny, pan, który nazwiskiem Tęcza, no to wiadomo, dlaczego go nie wpuszczają. Jak jest człowiek, który się nazywa Tęcza i mówi: dzień dobry, jestem edukatorem seksualnym, trenerem równościowym, mam nazwisko Tęcza, nie? Jeszcze kurwa imię powinien mieć Tęczowy. Tęczowa Tęcza. No ale wiadomo, to się śmieje trochę z nazwiska, ale to wcale nie jest takie zabawne, jak on tam wchodzi. Na pewno żartów kurwa było, przeżył niezliczoną ilość. No w końcu, jeśli chodzi o dane, to według statystyk jednej z najbardziej popularnych witryn internetowych z pornografią, Polska w 2021, czyli w ubiegłym roku, była na 13 miejscu pod względem liczby osób korzystających ze strony. Statystyki są o tyle ciekawe, że dowiadujemy się z nich jeszcze, jaki jest średni czas wizyty. I teraz uważajcie, wiecie ile taki średni? Okazuje się, że to 9 minut i 51 sekund, czyli 10 sekund mniej niż rok wcześniej. No, to słuchajcie, za czasów PiSu zmniejsza się czas spędzany przy pornolu, średni czas spędzany przy pornolu. Ale to z kolei ten czas, bo w ilości wejść jesteśmy na 13 miejscu. Natomiast w długości oglądania jesteśmy na miejscu 7. Na pierwszym miejscu są Filipiny. Rozumiecie? Średnio Filipińczyk, Filipinka spędzają 11 minut i 11,5 minuty oglądając pornosa. Nasi górą, w sensie, że szybciej dochodzą mężczyźni i kobiety w Polsce niż Filipińczyk. Ale i tak długo musimy, zobaczcie, długo musimy tam walczyć z tym. Statystyki mówią też, słuchajcie, bo to jest ciekawe bardzo, że osoby z Polski najbardziej lubią oglądać pornografię z innymi osobami z Polski, czyli klikamy tam, żeby po polsku, bo to dialogi są może ciekawsze, ponieważ najczęściej wyszukiwaną kategorią w ubiegłym roku była kategoria Polska, czyli wchodzimy na, Polacy wchodzą, Polacy, Polki wchodzą na strony pornograficzne po to, żeby tam na tą popularną, czyli pewnie chodzi o Pornhuba, i klikamy Polska, Polska, jesteśmy patriotami, czyli zobaczcie, za czasów PiSu jest dobrze. Po pierwsze zmniejsza się czas spędzony oglądając, czyli znaczy, że dochodzimy szybciej, Polacy dochodzą coraz szybciej pod rządami PiSu, a po drugie patriotyczny ruch wzrasta. Najpopularniejszym hasłem, które znajdujemy na Pornhubie, jest Polska. To ciekawe zresztą, żeby wpisać na pornosie Polska, tam kategorię taką, to może, nie wiem, znajomych szukają czy coś. Albo dialogi ciekawe są. I na drugim miejscu w kategoriach jest hentai, czyli pornograficzne anime silnie związane z kulturą Japonii, czyli Polska drugą Japonią. Wszystko się tutaj, rozumiecie, spina, wszystko jest bardzo fajne. Trzecie miejsce zajmuje kategoria MILF, co chyba najbezpieczniej będzie przetłumaczyć jako mamuśki do przelecenia. Mamuśki do przelecenia, wyjaśnia tak pan Tęcza. Czyli najpierw mamy Polska, potem Japonia, w sensie hentai, animowane tamten, a potem mamuśki do przelecenia. To jest taka wesołość. Seks
na przykład z dziećmi, seksem i pornografią od lat jest ten sam problem, tak właśnie mówi pan, jeszcze pan Tęcza, że w prawie mamy do czynienia z paradoksem, seks może uprawiać, można uprawiać od 15 roku życia, ale pornografię oglądać można dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Chyba jednak nikt nie wierzy, że nastolatkowie ogrom wiedzy o seksie czerpią właśnie z filmików w sieci, a te w przeciwieństwie do rzetelnej edukacji seksualnej, właśnie o tym mówię, której nomen omen brak, pełne są przekłamań, do tego utrwalają szkodliwe stereotypy dotyczące relacji międzyludzkich. Tak jest, na przykład to, że to facet jest cały czas tym takim macho i tak dalej. Pornografia jest szkodliwa dla dzieci i młodzieży, ale dla osób, które mają już swoje doświadczenia erotyczne i krytyczne myślenie, nie stanowi problemu. Pornografia nie musi oznaczać czegoś złego, dodaje pani Herman jeszcze i tak dalej. Polecam zresztą ten tekst w Wyborczej. I oczywiście zakazanie pornografii, przerzucenie odpowiedzialności na operatorów, to oni mieliby zająć się technicznym aspektem blokady, niewiele zmieni, bo ktoś, kto będzie zdeterminowany, to nie będzie musiał wcale zgłaszać do operatora, wystarczy sobie tam wklepanie VPN-a i tak dalej, i tak dalej. A poza tym trudno jest wyłapać w ogóle teraz te pornograficzne. Oni mogą zablokować dostęp do głównych tych stron, ale do samej pornografii nie sposób po prostu. Najlepsze są najprostsze rozwiązania, rozmowa z dzieckiem i rozsądnie stosowane narzędzia kontroli rodzicielskiej. Tak powiedział pan Wojciech Klicki z kolei z Fundacji Panoptykon. Bardzo rzetelny, fajny artykuł, który o tym opowiada. W Gazecie Wyborczej go możecie znaleźć. Tekst o pomyśle na zablokowanie pornografii w sieci. Polecam ten tekst, bo jest naprawdę niezły. A teraz, jak już mówimy o pornografii, skoro mówimy o pornografii, odcinek 21 Odyseuszy Jerzyniewa, a po tym oczywiście będzie jeszcze coś na ostro. Ten Jerzyniew, Odyseusze. Odcinek 21. Osobnicy jeszcze Bońkowi nieznani to startowali w tej swojej robotniczej karierze od rozładunku ciężarówek z pomarańczami. Po dwóch łobuzów na samochód i do boju. Linia produkcyjna była w zajebistej hali, na której to kalibrowano pomarańcze co do ich wielkości. Zapierdalała ta linia na ostro. Pomarańcze były tam myte, woskowane, polerowane i pakowane do eleganckich skrzyneczek i na eksport. No i o przestojach to mowy tam być nie mogło. Nikt nawet by nie pomyślał o tym, aby taką taśmę przez kogoś tam zatrzymywać. Widlak podwoził pod pakę ciężarówki stosy palet i następował rozładunek fruktów na te palety. Skrzynek z pomarańczami na pace samochodu, no to tak, na 3 metry w górę było. Podstawiało się puste skrzynki jak schody i do boju z ustawianiem ich na te palety. Widlaki zapierdalały po tym placu jak kot z pęcherzem i albo woziły te skrzynki od razu na taśmę, albo ustawiały wrzątki na placu. Młyn przez te widlaki jakby się nawaliło 100 bandziorów. Na paletę wchodziło 54 skrzynki. No i trzeba było ostro zapierdalać, aby widlak czasami nie czekał. Rozładowanie całej ciężarówki dla 2 magików nie mógł trwać dłużej niż 30-40 minut. Ci, którzy się nie wyrabiali, to po prostu tracili robotę u Bońka. I wszystko w temacie. No cóż, my młode chłopy to i dawaliśmy radę, chociaż w dupie to się nam czasami gotowało. Boniek tylko obserwował to wszystko z góry przez okno w biurze. Po rozładunku ciężarówki Boniek nakazywał odpoczynek, no tak 15-20 minut, bo jak twierdził, ludzie to kurwa nie są traktory. No dobry chłopina to był, mimo że rozdarty, ale z humorem rozdarty. Opierdalania jednak to nie cierpiał, a docenić człowieka za robotę to i potrafił. Reszta facetów wysypywała pomarańcze ze skrzynek na linię, a inni z naszej ekipy pracowali na linii odbierając skrzynki przeznaczone na eksport i układając je elegancko na paletach.
Przy taśmie pracowało około 20, czasami do 25 Greczynek i między nimi i trzy nasze kobietki oraz Sławek, chyba z racji wieku, jako jedyny tam rodzynek. No i tak przez 3-4 dni to Boniek nas na tym rozładunku dokładnie sprawdzał. Nadawaliśmy się jednak do roboty, więc po tym czasie ponownie zaczęła się rotacja pomiędzy zatrudnionymi na linii Polakami a prowadzącymi rozładunek. Nie było źle. Rano podbijało się kartę, w czasie szychty przerwa półgodzinna w południe na michę, no i tak do 18, a czasami godzinkę i dwie dłużej. Ale no wtedy to już płacone były nadgodziny. W zasadzie płacone było w soboty, ale no jak ktoś pilnie potrzebujący był, to i mógł po kasiorę i wcześniej do Bońka się udać. Trzeba było tylko rano o tym poinformować. Przy wyjściu ponownie karta podbijana i do busa, którym to Micho Tatis odwoził nas wszystkich do chałupy. Wolne były jednak tylko niedziele. Rzadko to rzadko, ale w soboty bywało, że skracano dzień pracy. Człowiek był tak zjebany po tej robocie, że nie miał na nic ochoty. Co prawda, szurnęło się wieczorem po browarze czy po dwa, ale chyba ta jebana chemia na tych pomarańczach to powodowała, że poniewierało nas jak po litrze wody na łepetynę. Marek bardzo szybko powrócił do zdrowia. No i też do nas w tej przetwórni dołączył. Jorgos stwierdził, że no gdyby coś tam nie tak z jego chorobą lub ona powróciła, to on ma dla niego bardzo dobrą radę. Według starej greckiej medycyny to chorobę trzeba leczyć tym, z czego się ona bierze. Skoro bierze się ona z zimna, to należy ją i zimnym leczyć. Najlepiej jak go zacznie już ponownie chwytać, no to raz, dwa jechać nad morze i w zimnej wodzie, no to tak minimum z godzinę sobie poleżeć. No i ponoć po czymś takim, to i złe kurwa człowieka odpuści, a i po lekarzach to łazić nie będzie trzeba. No coś jakoś ani Marek, ani i my, no to nie za bardzo wierzyliśmy w tą terapię Jorgosa. Marek nawet stwierdził, że po czymś takim, to by z tej wody wyłaził jak jakiś kurwa żółw z morza, co to jaja w piachu chce znosić. A i kto wie, czy podczas tej całej morskiej i starożytnej ponoć terapii Jorgosa, to by się w tym morzu kurwa nie utopił, gdyby mu te korzonki ręce i nogi odjęły. Ze względu na to, że w popołudnie pewnego piątku silnik na taśmie się spalił, to sobota miała być wolna. No to impreza dziękczynna deklarowana przez Marka po powrocie do zdrowia z soboty na niedzielę wystartować miała. Marek od samego rana motał się w kuchni i jadło szykował. No kto by pomyślał, że on i w branży kulinarnej był takim fachowcem. Micha szykowana była jak na parapetówkę u Karola z Wadowic, który to chałupę za friko w Watykanie dostał po wyborze na papieża. Trunków też był zapas konkretny poczyniony. Około godziny 18 Biba miała wystartować. Oprócz znanej nam ekipy naszych zaproszeni byli również Jorgos i Jack, taki zacny jegomość z Palestyny. Elka, wiedząc jakie to mogą być możliwe problemy ze Sławkiem, gdy już się nawali, to zapobiegawczo wyszykowała mu posłanie pod ścianą w kuchni. No, aby ponownie na stół nie właził i się podczas kolejnego odlotu to i ewentualnie życia nie pozbawił. No i tak przez 2-3 godziny to były Polaków rozmowy i snucie planów emigracyjnych. Potem to już było na ostro. Pożywienie było zacne, a i trunki jakości należytej. Gwoździem programu było wiadro z chochelką, w którym to Marek nabełtał jakiegoś tam drinka, czyli gorzałki dla klas przynajmniej średnio wyższych, bo takowe trunki to ponoć piją na zachodzie magnaty czy inne tam kapitalisty lub kasiasty. A i nam jako przyszłym obywatelom świata to trening takich trunków przyda się w przyszłości jak znalazł, co by na jakiegoś tam buca nie wyjść w gościach. Na początku imprezy to ten cały trunek miał się przegryzać, jak twierdził Marek. Gdzieś tak przed północą Jorgos z tej swojej knajpy przytargał Michę lodu, wsypano go do tego wiadra i ostro chochelką, aczkolwiek z wielką gracją, to wszystko zabełtano. Drugi sporej wielkości garnek zawierał jakiś tam drink kawowy. Drinki z tym wiadrem z chochelką i w tym garnku na stół trafiły.
No i według zapewnień ich twórcy to miały być gwoździem do tej całej dziękczynnej imprezy. Skład jednak tych polewek był ściśle utrzymywany przez Marka w tajemnicy. Ponoć Marek te przepisy to dostał od jakiegoś tam barmana. I to z hotelu Forum w Warszawie, proszę jakowo. Który to zagranicznym gościom takowe właśnie trunki przy barze czynił. Miało to być coś wspaniałego i urywającego dupę z zachwytu, ponieważ no Marek podczas wizyty z pewną dupą w tym całym hotelu Forum, no to za kolację i te drinki to zapłacił tyle, ile zarabiał miesięcznie u niego malarz na drabinie. Zatem, co by nie mówić, Marek szarpnął się jak holownik w czasie sztormu przyczepiony zajebistym szpagatem do nabrzeża. No nie powiem, trunek wchodził elegancko. Popijać nie trzeba było, a i nawet smaku było to przyzwoite. W przeciwieństwie do innych imprez, nasze panienki też sobie co kolejkę polewać kazały i nie oszczędzały się we wznoszeniu toastów. Było fajnie i było wesoło. Co bardzo ciekawe, to podczas tej imprezy, już tak gdzieś po 2 godzinach, to nie wiadomo do końca, dlaczego nie występowały już żadne problemy w porozumiewaniu się po grecku z Jorgosem, a i nawet proszę jakogo i z tym kudłatym i wąsatym Palestyńczykiem. Było cacy. Gdzieś tak koło 2 w nocy zaczęliśmy pomalutku wymiękać. Najpierw ewakuowały się panie. Potem Palestyńczyk, który śpiewając już nawet elegancką polszczyzną Amury runą Jacka Kaczmarskiego, poszorował środkiem ulicy do chałupy, twierdząc, że środkiem ulicy to koniecznie trzeba iść, aby podczas upadku nie przyjebać głową w krawężnik, bo to może do śmierci doprowadzić. A poza tym, to leżącego na ulicy koło krawężnika człowieka, no to dodatkowo w nocy jakiś samochód po raz 2 zabić może. Jorgosa na pięterko odprowadził Zbynek, co by się znowu z tych schodów to biedaczyna nie zjebał. My jeszcze tak z 30 minut na tym tarasie i też na wyrko. Zmogło nas snem momentalnie. Niestety, nie na długo. We sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. Locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my arm around her shoulder, through her head. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only fair. And then the phone begins to ring, and the strangest voice on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you. Susanna, 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 it's crazy loving you. Ah-ha-ha-ha. Sit myself beside her, try to take her hand.
I think I better go. She says goodbye and I say no. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest wtorek, pierwszy dzień listopada 2022 roku. Małpiak pyta, gdzie ma się zgłosić na tę listę zboczeńców. Prawdopodobnie bezpośrednio do Ziobry, tak jak piszesz, ewentualnie do wiceministra Warchoła, on przy okazji to podłączy, jakoś podciągnie pod tą antychrześcijańską, ponieważ ewidentnie antychrześcijańskie jest pornografia jest antychrześcijańska, ewidentnie, na pewno to jest, zawsze można podciągnąć pod działania, więc bez przesady, na wszelki wypadek. Powiem wam, że Grzegorz Szafrański, którego tutaj znacie też na czacie, podesłał mi coś, co jest oczywiście zgrywą i oczywiście takim tym śmiechowym, śmiechową sytuacją, ale proszę bardzo, macie tutaj antymasturbacyjny krzyż, bezpieczna nauka dziecka, by trzymało ręce z dala od swoich grzesznych miejsc. Konstrukcja krzyża bezpiecznie stabilizuje ręce i uniemożliwia samogwałt. Także jak widzicie, ktoś sobie zadał trochę trudu, ale bardzo, bardzo przyjemnie. Rodzice, czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie, że wasze dziecko może się masturbować? Czy martwicie się, co robi za waszymi plecami? Obawiacie się, że wpadnie w szpony szatana? Stop masturbation now. To oczywiście jest fake i tak dalej, ale pomysł już zawsze jakiś jest, dorobić sobie można. Tylko po co wtedy blokować te pornograficzne? W ogóle myślę, że to jest też dobra zabawa na noc w ogóle dla takiego dziecka. Mało tego, myślę, że powinny być też opcje dla dorosłych na wszelki wypadek, żeby po prostu też nie kusiło dotykać kogoś jeszcze. Tylko zawsze będzie istniało pytanie, prawda? Kto ostatni będzie w danym mieszkaniu wolny, miał wolne ręce? Kto ostatni? Bo ktoś musi zapiąć to wszystko, więc tu jest ta wątpliwość, pytanie i tak dalej. Tymczasem niedawno was pytałem o to, co się dzieje z tymi okiem młodych i tak dalej, z tą taką bojówką paraintelektualną PiSu, młodzieżówką, taka trójka klasowa. Oczywiście oni wszyscy tam mają swoje lata, ponad 20 lat wszyscy, ale wybrali taką trójkę, która wygląda jak dziecioczki i oni co jakiś czas wysrywają z siebie taki filmik, tak, że Donaldzie Tusku jesteś gnojem, albo że coś tam ktoś kłamie i tak dalej. Forum Młodych PiS generalnie to się nazywa i oni, ale tam ta trójka taka klasowa jest, wydelegowali taką trójkę, którzy wyglądają najmłodziej i oczywiście był teleturniej, się pojawił taki giganci historii. To jest dla młodych miłośników historii, przede wszystkim zwycięzcą jednego z ostatnich odcinków, jak czytam, którego tematem była Polska Sasów. Został 21-letni właśnie Oskar Szafranowicz, Polskę Sasów, za króla Sasa pij i popuszczaj pasa. Pamiętamy, o tak wygląda
wygląda ten pan, zwróćcie uwagę, no taki śliczny, że mu za ładność bym mu dał już nagrodę, ale rozchełstany pod szyją, ma krawat, ale jednak rozluźniony. Zwróćcie uwagę, tak wygląda przyszłość w waszych wyborach i tak dalej, bo jak już nie będzie, jak już zdecydują, że nie ma wyborów, to ten człowiek na pewno też znajdzie jakieś miejsce. On ma już 21 lat, to już do jakiejś rady nadzorczej może się zacząć, tam może się przydać, a już na pewno do rządu, jako nie wiem, pełnomocnik na przykład, do pełnonocnik. O, on by dobrze robił jako pełnonocnik. Tam się pojawiają wątpliwości, prawda, bardzo mi się podoba, podobają mi się takie wpisy, jak tam pytają, czy wybrał opcję trudniejszą, czyli że dostał pytania, a odpowiedział, czy musiał się ich nauczyć na pamięć, czy względnie po prostu czytał odpowiedzi z promptera. Bardzo mi się podoba. On studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jest członkiem tamtych, jest członkiem generalnie PiS. W związku z czym jest jednym z twórców też tego konta Młodzież i tak dalej, i tak dalej. Z radością informujemy, że do pamiątkowej księgi gigantów historii dopisaliśmy kolejne nazwisko. W odcinku, którego tematem była Polska Sasów, powietrzną chwałę, tytuł giganta historii, 20 000 złotych sięgnął pan Oskar, któremu serdecznie dziękujemy. Widzicie, jak można redystrybuować środki finansowe i nikt nie może powiedzieć. Pamiętacie, w Psach był taki fajny element, jak ten Olo poszedł na współpracę z gangusami i pierwsze zadanie, które dostał, to miał do pewnego prokuratora, czy do sędziego, do prokuratora chyba, zawieść wygrany kupon z drapki 3 słonie, prawda? I pan prokurator potem ten kupon zmonetyzował i było w porządku. Tak tutaj widzicie, nikt nie powie, że praca dla PiS-u, na przykład, że współpraca tam z tym Okiem Młodych i tak dalej, że to jest opłacane przez PiS czy coś takiego. On po prostu wygrał 20 000 w teleturnieju i na pewno zrobił to uczciwie, bo przecież nikt z PiS-u, czy z młodzieżówki PiS-u, nikt tam nie może być nieuczciwy, to jest partia wysokiej uczciwości i tak dalej. Spoko stanowisko się wymyśli, no więc też jestem pewien, że teraz jeszcze na dodatek udowodnił swoje kompetencje i będzie bardzo dobrze. Pasowałby na awatara. I dobrze wie gówniarz, gdzie są konfitury. Paweł Kuczyński tak napisał. Mam nadzieję, że gówniarz przez uzwykłe napisałeś specjalnie, żeby nie obrazić tego człowieka. Usteczka słodkie jak ulepek, państwo piszą. Ja oczywiście jako człowiek brzydki, wiadomo, że zazdroszczę temu człowiekowi, zwłaszcza tej bujnej czupryny. Gdybym miał tak gęste włosy jak on, to miałbym jeszcze dłuższe, na pewno. Poza tym on jest młody, więc ja jako stary człowiek po prostu zazdroszczę mu młodości. Nie oszukujmy się. Wszystko, co ja tu, całą żółć, którą tu wylewam na niego, to jest właśnie efekt tej sytuacji, niestety. Także tak jest prawda, no co będziemy się tutaj oszukiwać. Po prostu jestem zły, bo jestem stary, zgorzkniały i tak to wygląda niestety. Baśka Nowak znowu błysła. Otóż błysła nasza Basia Nowak. Wiemy, kto to jest Basia Nowak? Wiemy, no przecież wiadomo, że kochana nasza pani prokurator oświaty z Małopolski i ona napisała na swoim Twitterze, który się zbliża do absurdalnych, jak podobno kiedyś, przecież jakiś mózg tam robi jakieś straszne przewały na tym Twitterze, w sensie, że zmienia to wszystko. Wiem, że podobno za $20 miesięcznie będzie można mieć konto tam.
chyba chcę to zamknąć czy coś, nie wiem. W każdym razie niech święci uwolnią nas od zniewalających ideologii, tak pisze pani Basia Nowak, czyli Basia daje radę i to dosłownie dała nam taką radę, czy właściwie świętym dała taką radę, żeby uwolnili nas od ekologizmów różnych i tak dalej, które to ekologizmy nas niszczą, bo im szybciej, bo pani Basia może wychodzi z założenia słusznego, że im szybciej ziemia będzie ciężką, w sensie, że ziemia się skończy, przestanie być dobrym miejscem do życia dla ludzi, tym szybciej ona trafi na łono Jezusowe, do którego tak tęskni. Po chuj nas wszystkich chcesz zabierać ze sobą, nie? Przecież jak masz ochotę jechać na przykład do Fatimy, to przecież nie zmuszasz wszystkich do jazdy ze sobą, chyba że tak. Więc jak chcesz umrzeć sobie po prostu, masz taki imperatyw, żeby umrzeć sobie po prostu, to zapraszam, to naprawdę nie jest jakiś wielki problem znowu, a wiem, że z twoim światopoglądem kłóci się, znaczy z twoim światopoglądem, no ja nie wiem w ogóle, czy ona ma coś światopogląd jakiś, tylko po prostu ma takie miejsce, taką po tym czymś, to wiem, że się kłócisz, tam musisz do naturalnej śmierci, no to po pierwsze weź tam na biologię, idź i się dowiedz, że każda śmierć jest naturalna, bo jest śmiercią, a poza tym sobie na przykład wykombinuj, chociaż nie, bo ona nie może właśnie tak ten, ona musi wszystko, no ale kurczę, no to ryzykuj trochę życiem, no ryzykuj, weź się tak jakoś, nie wiem, zacznij jeździć windą w starym bloku, cokolwiek, no jeżeli masz ochotę, a nie, bo ty jeszcze chcesz cierpieć prawdopodobnie, tak, no ale to po chuj mamy wszyscy z tobą razem cierpieć. No więc 1 listopada to święto żywych, tych, którzy królują już w niebie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. No nie do końca chyba przeczytała świętego Pawła, który właśnie mówi, że jeszcze nie do końca tak jest, ale ten dzień to również okazja do refleksji nad prawdziwą wolnością, którą daje Bóg, do czego zachęca, którą daje Bóg po prostu. Głos przed tym zabrała, no bo ona zawsze zabiera głos przed jakimś tak. Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami, tak też napisała, wolność, a nie niewola jest nam dana od Boga. No więc jeżeli tak jest, głupia cipo, przepraszam, że tak mówię, ale ja już po prostu nie uważam, że można by z nią rozmawiać. Ona z nami też tak rozmawia, takim właśnie, ona jest dla nas strasznie protekcjonalna i strasznie taka, no a tak naprawdę jest głupią kobietą. Niestety, więc niech oczyszczą je z niewoli ekologizmów, haseł mordowania najsłabszych, demoralizowania ludzi. Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami. I to wszystko w jednym kiblu, rozumiecie, do jednego nocnika wszystko napchała i jest dobrze. A na to wszystko jeszcze podlała to sosem wolności. To powiedz mi, głupia dzido, w którym to momencie, podaj mi jeden przykład tej wolności, którą dał nam Bóg, twój Bóg. Bo jeżeli mówisz o tym, że on powiedział, że możecie, że ja was do niczego nie zmuszam, ja po prostu was wszystkich zamęczę na ruszcie, no to pierdolę taką wolność, znaczy pieprzę taką wolność, znaczy nie chcę takiego Boga, który przedstawia takie rzeczy, ani takiego taty bym nie chciał. Chcielibyście takiego ojca, który mówi, masz wolność, masz wolny wybór, albo cię zajebie, albo cię, nie wiem, albo cię zgwałcę, bo będziesz przynajmniej wtedy miał odrobinę przyjemności. Bo on nawet jak mówi o cierpieniu, prawda, czyli tamte gwałty, to on mówi, że to jest właśnie przyjemne. No to nie chcemy tego. Ale z tym ekologizmem to mnie w ogóle już zaczął, co jest jej w jej głowie, co musi siedzieć w głowie takich cymbałów, bo przecież ona jest tylko częścią całego takiego świata idiotów. Co musi siedzieć, żeby uważać, że dbanie o dobro tej ziemi, którą tak nazywał JP Tuła, ziemi, tej ziemi, a zresztą swoją drogą, dzisiaj jest okrągła, bo zawsze jest okrągła, rocznica wyświęcenia
JP Tuły na tego, na jak on się nazywa, na księdza. I jeszcze jedna świetna uwaga, którą ja o tym nie wiedziałem, a fantastycznie napisał do mnie Tomek, tutaj pan Tomek słuchacz napisał fantastyczną rzecz, że jakąś sraczkę umysłową zauważył. A propos też trochę to się wiąże, nie trochę, tylko bardzo się wiąże z tym, o czym mówiłem o pani Cymbalicy. O pani Cymbalicy tej właśnie, ponieważ z jednej strony przez cały tydzień w TVN-ie 24 był ten cały cykl tylko po prostu cykl opisujący świadomość JP Tuły świadomością o pedofilii, o zakresie pedofilii w kościele, o całym tym syfie, który tam było, tam dziwiszach i tak dalej, i tak dalej. I przez cały tydzień podają to, tam klepią to, gadają, oczywiście zastanawiają się, co zrobić, żeby ten kościół był jednak lepszy i tak dalej. A nagle, rozumiecie, tutaj, i to się dzieje w TVN-ie 24, a wczoraj wieczorem, proszę was, w TVN-ie 7 z kolei nagle film zapindala o tym, jak to Karol, który pozostał papieżem, czy papież, który został Karolem, czy któryś tam, rozumiecie, ten tam z Adamczykiem. I jak przecież ten film powinien być zakazany. Niektórzy na przykład mówią, pokazują ten kwestię piosenek Michaela Jacksona. Zauważyliście, że są piosenki Michaela Jacksona. Nikt mu do końca nie udowodnił tej pedofilii. To jest jeden koleś. Przyznacie, że to jest jeden koleś, który nikt mu nie udowodnił do końca tej pedofilii, ale jest wysoce prawdopodobna, w związku z czym część mediów powiedziała, że pindole, nie będę w ogóle puszczał Michaela Jacksona, że jest wyklęty, tam został wymazany w wielu miejscach, nawet z jakiegoś tam w jakiejś tam Izby Pamięci Muzyki, gdzieś tam został, w którejś tam został wykasowany, żeby o nim świat zapomniał. A z drugiej strony, rozumiecie, latają po telewizjach i to tych takich właśnie, które teoretycznie krzewią świadomość, krzewią wiedzę i tak dalej, latają jak Żyd po pustym sklepie te właśnie filmy o JP Tule, takie właśnie o tym jak zostawał papieżem, czy tam jak zostawał czymś tam, latają filmy o zdegenerowanej szmacie z Kalkuty, na przykład też w kategoriach właśnie takiego, o jak to dobrze jest, latają jakieś filmy o kościele, które się dzieją w kościele jako tam synonimie dobra, lata pieprzony ojciec Mateusz, jakieś inne takie sytuacje, które pokazują właśnie, że znowu, że jest generalnie w porządku, troska jest w porządku, módlmy się za ten kościół. To jest niesamowite. Patrzcie, porównajcie sobie właśnie tego przykłady. Ten, przecież Michael Jackson oczywiście był półbogiem, tak? Nadal jest dla wielu, ale nie stworzył instytucji kościoła, nie stworzył czegoś, nie stworzył systemowej jakiejś sytuacji gwałcenia dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nie opłacał, nie zbierał pieniędzy na instytucje, które mają gwałcić dzieci i w ogóle doprowadzać do tego. Mało tego, nie wprowadzał też jakichś rytuałów, zwyczajów związanych z ogłupianiem ludzi tak na maksa. I nagle jest jakieś oburzenie, bo jak to jest Jackson? I oburzenie święte i w telewizjach tych publicznych, nie tylko, w mediach i prawicowych, lewicowych, łomatko. I ci tam właśnie te różne katozjebskie pisma pisały o tym, że to jest nie, że tak nie może być, tak nie można tego robić, że w ogóle trzeba wykasować tego Jacksona, tam innego jakiegoś piosenkorza też wzięli, wykasowali. A tutaj proszę was,
nagle jest cała instytucja i cały ten JP Tuła, który jest, nagle ogłosili go świętym, tu się zastanawiają, rozumiecie, serio, tam były te zastanawiania się, ja zresztą, jak w TVN-ie 24 był ten program, w którym się zastanawiali też, czy może zastanowić się nad tym, żeby go przestać uważać za świętego, czy może tam dokonać tego, tej jakiejś tej drogi odświęcania, to oni dyskutują o tym, rozumiecie, czy on jest świętym, jakby to dla nas miało jakiekolwiek znaczenie, to oni dyskutują o tym, o świętości tego człowieka, czy on jest bardziej święty, czy może pojawiły się kurwa jakieś wątpliwości, a tu z drugiej strony są po prostu jakieś sytuacje, które przecież to się fizjonomom nie śniły, takie rzeczy. To jest coś niesamowitego. I tak czytam o tym, dziękuję ci w ogóle za ten sygnał, bo nawet nie wiedziałem, Tomku, że akurat leciał ten film. To jest, przecież to jest jeszcze jakby tam w tej skurwiałej telewizji publicznej, która kłamie i która tam, wiecie, nie robi nic. Oni się zastanawiali kiedyś, rozumiecie, czy Czterech Pancernych puszczać, bo przecież tam Marusia w kategorii zaślubin Polski, Rosji z Polskim Morzem występuje. I to jest jakiś odjazd po prostu, że tutaj nikt nie występuje przed tym filmem, nie mówi dobrze, ale to jest kłamstwo, tak? Bo ona przedstawia, przecież wiecie, jak ten film wygląda. Ten film opowiada o tym, o tej takiej, on ciągle lata z tą swoją poświatą taką złotą na tym wszystkim. Także dziękuję, Tomku, że dałeś mi znać o tym i powinniśmy oprotestować ten film w ogóle do Rady Mediów Narodowych, czy gdzie tam się protestuje, żeby nie wiem, że to jest film propagujący pedofilię po prostu. No jeżeli robimy film i o jakimś pedofilu, czy o jakimś tam sytuacji pedofilskiej organizacji i pokazujemy ją jako coś dobrego, tak, no to znaczy to jest, oni tam często mówią o tym, o afirmacji, tak, że afirmuje się zło, no to puszczanie takich filmów to jest czysta afirmacja zła. Ja rozumiem, że ci, którzy kręcili ten film włącznie z panem Adamczykiem, na on czas mogli nie mieć takiej świadomości tego, że to wcale nie jest święty, tylko pochrzęst. To po prostu no to jest. Ale teraz, no to przecież powinno się coś tam z tym robić. Ale po co? A nie wystarczy bojkot? Nie wystarczy bojkot, bo co to znaczy bojkot? No, że nie będzie oglądał. Ja i tak nie oglądałem tego. Mi chodzi o to właśnie, tak samo jak msze ja zawsze święte bojkotuję, no ale czy wystąpienia Jędraszewskiego bojkotuję, no ale to nie o to chodzi, żebyśmy, wiesz, jeszcze raz powtarzam, że gdyby oni nie wchodzili w nasze życie z buciorami, gdyby nie nakazywali nam czegoś, to ja bym nie miał powodu się ich czepiać, bo to, że sobie wierzą w jakieś tam te cudactwa, to jest okej, ale propagowanie w telewizji tych zachowań, tego teraz tego z Wyrola, przecież to jest odwracanie kota ogonem, przecież to pozwala, przecież to utrwala takie przekonanie wśród ludzi, że to był jakiś dobry misio, że to był jakiś, że ta instytucja jest w ogóle jakaś w porządku. No przecież wiemy, że jako instytucja to nie jest w porządku. Kościół. Już nie mówię o samych religiach, bo ja nie będę robił, teraz nie będę kazał wszystkich religii wywalać z telewizora, jak oni sobie tam robią, ale krytycznie jakoś, a nie w momencie, kiedy już wiadomo, że ktoś, w momencie, kiedy wiadomo po prostu ponad wszelką wątpliwość, że ktoś był złym człowiekiem, to puszczanie tych filmów o nim w takim wymiarze właśnie tego dobra i pokazywanie, jak on jest dobry, jest po prostu skandaliczne i tego się nie powinno używać. Pan Adamczyk wziął pieniądze i nie może się z niczym nie zgadzać czy zgadzać. Wiem, bo występowałem w filmach, tam jest podpisuję, że zrzekasz się jakby tego, że
jakby chcieli przerobić ten film, to wtedy on się musi zgodzić dodatkowo. Jeżeli ten film już jest, to on musiałby tam kary umowne straszne, musiałby tam miliony to by były za to. Papież, który został Chopinem, ja bym napisał tam papież, który okazał się z Wyrolem, wiecie, no to taki film jeszcze można by nakręcić, tak mi się wydaje, że jeszcze moglibyśmy się szarpnąć na takie dzieło, prawda? Papież, który oszukał wszystkich. Love is real.
Jesteś mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenie, obłoków pewność ulotna, jak obłok. Wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenie, jak obłok pewność ulotna, jak obłok. Się zmienia, przez ciebie płynie niepokój, płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu, jak obłok. Wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak obłok, jak obłok. Jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie w ogóle w życiu słyszałem. I to i pod względem muzyki, i pod względem tekstu. Fantastyczne. Pozdrowienia z Koziego Grodu dostaliśmy wszyscy pod dachem domu Owieczka od Pawła Jachu. Cudowna piosenka, pisze Maciek. A Kirej pisze, jak wpiszecie w to tam w komunikatorach GIF-y JP2, to wyskakują w większości tylko memy. Nie ma praktycznie gloryfikacji. JP Tuła stał się żółtą mordą tego. Już czarnki nie zatrzymają. Wręcz odwrotnie, we Wrocławiu 80% młodzieży wypisało się z lekcji religii w szkołach. Sam jestem zaskoczony, pisze Kirej. I to jest bardzo dobra wiadomość oczywiście, w dobrą stronę. Ale z drugiej strony też mamy takie, nie chcę powiedzieć, oczywiście nie chcę odwrócić tego myślenia i mam nadzieję, że ono ciałem się stanie, tylko że kwestia jest też, czy oni się wypisują z lekcji religii właśnie tylko, no to jest zawsze dobry początek, tylko przez sam Kościół jako taki, czy przez poznanie absurdu religii jako takiej, bo z tego byłbym bardziej szczęśliwy, gdyby za tym szło jakby świadomość, trochę świadomości takiej, nie tylko dlatego, że ksiądz gwałci dziecko, tylko dlatego, że to jest złe. Ale mamy rekord z drugiej strony, Kireju, mamy rekord, prawdziwe iskierki z Polski, rozumiecie? Rekordowa liczba uczestników modlitewnej akcji różańcowej. I tutaj Kirej mówi, za bardzo patrzycie ze swojej perspektywy starego dziadostwa. Młodzież szkolna ma przesyt i JP Tuła nie jest ich dla nich więc. Ja nie twierdzę, a czy ktoś tu się upiera, że JP Tuła jest tam? Chodzi o fakt pokazywania go w telewizji. To, że będę krytykował takie filmy, nie ma to znaczenia, czy młodzież rezygnuje z lekcji religii, bo jeszcze raz
raz powtarzam, zależy też z jakich powodów, bo jeżeli ktoś mi mówi tak jak niejaki Podsiadło, że on ma dosyć hipokryzji teraz po 40 prawie latach życia, ma dosyć hipokryzji, to oczywiście, że cieszymy się, że on dokona takiego aktu, że ktoś się może nad tym zastanowi, ale fajnie by było, gdyby po prostu uznać, że nie tylko ta instytucja, tylko w ogóle religię, system taki powoduje degrengoladę. Ale z drugiej strony, słuchajcie, blisko 250 tysięcy z Polski i 865 tysięcy z całego świata. Oczywiście możemy powiedzieć, że na 7 miliardów to nie jest wiele. Nawet na 38 milionów Polaków, 250 tysięcy młodzieży polskiej, które wzięło udział w kampanii modlitewnej Pomoc Kościołowi w Potrzebie pod tytułem Milion dzieci modli się na różańcu. W akcję włączyły się parafie, szkoły, przedszkola, pojedyncze klasy i całe rodziny. Oczywiście część z nich to zostało technicznie do tego jak najbardziej i przez właśnie dziadów, czyli przez rodziców. Chociaż trudno nazwać dziadami dzisiejszych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. To są młodzi ludzie. Zegar wskazywał godzinę 9:00. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach zdążyli już wypełnić najmłodsi. Nie wiedzą, czym jest wojna. Nigdy się z nią nie zetknęli, ale zdają sobie sprawę, że ktoś inny przez nią cierpi. Przekonani o tym, że Maryja słucha tego, co mówią, sięgają po różaniec. Dzieci nie boją się głośnej modlitwy, odmawiają kolejne tajemnice, bo od swoich katechetów i opiekunów usłyszały, że kiedy milion dzieci w jednym czasie odmawia różaniec, świat napełnia się pokojem. No i przecież wiadomo, że to jest gówno prawda, to jest gówno prawda po prostu, bo się świat żadnym pokojem nie wymienił i mam nadzieję, że właśnie takie sytuacje jakby dadzą do myślenia, bo jeżeli te dzieci pójdą do domu i usłyszą, że wojna trwa, że inne dzieci się dalej się niszczy, się zabija i w ogóle robi się tyle zła jest na świecie, to może zaczną myśleć, że kurwa modlitwa do jakiejś tam figurki fatimskiej to jest jakaś brednia, którą jej właśnie dziady stare albo ich rodzice, którzy są jeszcze pod wpływem jakichś starych dziadów, im coś wmawiają, że trzeba ewentualnie działać, żeby coś zrobić. Jak sami czegoś nie zrobimy, to nie ma możliwości wymodlić tego. Oczywiście są pierdoły o tym, że tam Jezus, nie Jezus, tylko ten Józef, tak, szaleje ze swoimi cudami, ten, że pani go musi powstrzymywać, już daj spokój, Józek, już koniec, ja już nie zniesę więcej twoich cudów. Tak szybko, następnym, to po prostu tak jest. I nie chcę też, żebyśmy tak jak widz tutaj sprowadzali to do fiuta proboszcza, bo dzieci są ufne, nie boją się fiuta proboszcza. Tu zwróć uwagę, że to nie chodzi, oderwijmy się kurwa od tego, że problemem religii czy problemem jest jakiejś tego właśnie zwyrol, z takich dziwnych sytuacji jest to, czy ksiądz wyjmuje fiuta, czy nie. On wyjmuje tego fiuta z konkretnych powodów i ponieważ ludzie mu na to pozwalają najzwyczajniej w świecie, ponieważ jest owiany nimbem boskości i przez takie filmy jak o tym J.P. Tule, którego oczywiście możemy się cieszyć, że w szkole w Wałbrzychu szkoła w Wałbrzychu odrzuciła te propozycje J.P. Tuły jako patrona szkoły. Cieszmy się z takich małych zwycięstw, sukcesów, ale przypomnijmy sobie, że oni go nie odrzucili dlatego, że cały system jest system wiary w takiego Boga, właśnie narzucanie ludziom swojej woli, takiej wypisanej gdzieś w jakiejś mistycznej księdze i tak dalej, że to jest złe. Ci ludzie po prostu nie chcą J.P. Tuły, bo on tam kurwa jest jakiś tam dwuznaczny i tak dalej. To pamiętajmy, odczepmy się trochę od tego fiuta księdza, na którym wisi tylko ta cała ewentualna jakaś taka zmiana myślenia.
to jest tylko efekt, jakiś jeden z efektów całej tej sytuacji, a nie to, że on ma tam tego fiuta na wierzchu, że dzieci się nie boją i tak dalej. To jest po prostu jakaś kpina z ludzkości, rozumiecie? Bo tutaj pisze z kolei Jasiek, modlitwa bez uczynków, jak zwykła kpina z samego Pana Boga. W ogóle nie ma czegoś takiego, więc moim zdaniem to jest kpina z rozumu. Do tego przejdźmy, to jest kpina z rozumu, kpina z humanizmu, kpina z różnych innych takich rzeczy pozytywnych. To jest ta właśnie, módlmy się wspólnie, coś tam, róbmy jakieś takie rzeczy, nie działajmy dalej. To jest to. Zwróćcie uwagę, że nie trzeba być katolikiem, żeby być zjebem, ale też w świecie tych różnych religii zjebstw nie brakuje. Jeżeli zaczynacie tłumaczyć komuś, że na przykład nie może, tak jak wśród tych Hindusów, że nie może jeden drugiego dotknąć, bo jest z innej kasty, a ta kasta jest spowodowana też tym, że jacyś tam bogowie nad tym czuwają, to też jest tak samo głupie i złe. Jak w islamie kobiety się tak traktuje, inaczej się traktuje, to też jest złe, że komuś się każe ubierać. To nie ma znaczenia, czy ktoś ma fiuta, czy akurat ksiądz ma fiuta w Polsce bardziej rozhuśtanego niż w jakimś innym miejscu. To jest po prostu złe, że mamy to, na co Anna zwróciła uwagę. Tutaj mamy dwusystemowość, czyli mamy prawo i mamy bezprawie ponad tym, ale ja właśnie bym powiedział inaczej. Dwusystemowość polegającym na tym, że mamy prawo świeckie, że mamy świecki świat i mamy narzucane normy religii wypływające wprost z jakichś bajań religijnych. I to trzeba zmienić, prawda? Żeby religia nie może, jakakolwiek religia nie może mieć wpływu. I to jest po prostu ból, a nie to, że jakiś tam ksiądz ma fiuta rozbujanego, bo to jest tylko konsekwencja tego rozpasania. Islam traktuje kobiety z szacunkiem, no chyba, że się nie słuchają i wychodzą z domu, to wtedy każdy ma prawo napluć. No tak, no to właśnie o tym mówię, że to są, ale z czego to wynika? To wynika z ludzkiej głupoty podbudowanej właśnie, czy afirmowanej przez różne religijne pierdoły. I o to chodzi, tego trzeba się trzymać. Tu Paweł pisze, nie przesadzaj, Wojciech, ludzie na co dzień mają wyjebane na religię, gonią za mamoną i to jest ich prawdziwy Bóg, jak napis na dolarach In God We Trust. Właśnie nie. Tak ci się wydaje. Ludzie oczywiście to w tym sensie takim, że z obserwacji można tak wywnioskować, ale niestety ci ludzie przez tą swoją brak asertywności, ale też konformizm wypływający właśnie z tej pozornego biegu za doczesnością, za tym mamoną i tak dalej, ludzie zgadzają się na różne religijne idiotyzmy w swoim życiu, na różne rytuały. I właśnie stąd ta mniejszość, ta większość taka milcząca, która właśnie ma wyjebane generalnie, ale się podpisuje jako pod wszystkimi prawami, jako ten właśnie kulturowy katolik, tak? Podpisują się pod tym wszystkimi pomysłami zjebów i mówią, dobra, ale oczywiście, no pewnie, że tak, no Bóg jest wielki i tak dalej, kiedy ich zapytasz o to. To nie chodzi o to, że na co dzień oni cały czas chodzą i myślą, o Bóg to, Bóg tamto, tylko że jak ich zapytasz, to oni stwierdzą, że no tak, właściwie to grzech jest, a właściwie tamto to też jest grzech. Tego się musimy wyzbyć, nie? A to, że księdza trzeba kijem napierdalać takiego, który wyjmie fiuta gdzieś w sieci, to jest oczywiste, że tak jest. To jest oczywiste. Natomiast nie chodzi mi o to, że ludzie codziennie kurwa myślą o Bogu, tylko o tym, że zgadzają się na tą okupację intelektualną, okupację psychologiczną nad swoim życiem. To jest niebezpieczne. Orety, 12:59 się nagle zrobiło, a jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, ale to może pokażę i tylko wam coś zrobię takiego dla przyjemności, bo faktycznie i co powinno też nadać
ton dzisiejszemu dniu i w ogóle jutro widzimy się o 10 oczywiście, co nada odpowiedni dystans, bo tu słusznie dostałem właśnie takie zdjęcie. Zobaczcie, słońce się z nas śmieje, to na Geek Week w Interi, słońce się z nas śmieje, NASA udostępniła takie oto zdjęcie, na którym wygląda, jakby się słońce z nas śmiało i być może śmieje się z nas naprawdę, bo z perspektywy całego świata, wielkości tego świata, nazwijmy go wszechświatem, chociaż już wiemy, naukowcy już wiedzą, że jest wiele takich wszechświatów, to zobaczcie, jak my wyglądamy dla tego słońca. To słońce ma największe prawo śmiać się z nas, uważać, że jesteśmy po prostu śmieszni w tym swoim często zacietrzewieniu, ale to też nie może być tak, tak sobie myślę, bo że jak to słońce się ze mnie śmieje teraz, to ja mogę pomyśleć, a właściwie faktycznie to wszystko mam w dupie i niech sobie życie toczy się jak się toczy, bo faktycznym jest, że najzajebistsze jest chodzenie po lesie, kiedy liście sobie leżą tam na tym i Czesinek ma tylko głowę Czesinka widać spod tych liści, on jest szczęśliwy, więc i tak dalej, więc po co ta religia, prawda, ale mi to nie daje spokoju, to, że ludzi się zmusza do przyjmowania jakiegoś jednego systemu życia, do jednego systemu wartości i tak dalej. Nie odpuszczę tego po prostu, choćby z tego powodu. Każdy widzi to, co chce zobaczyć, ale faktem jest, że to ładnie wygląda. No i że faktycznie, jak się tak zastanowimy, nawet abstrahując już od tego zdjęcia, które jest oczywiście rzecz jasna, jest to uchwycenie jakiegoś momentu, bo słońce cały czas żyje, tam te wybuchy i tak dalej, jest ujęciem jakiegoś momentu, które jest zabawne, to po prostu najzwyczajniej w świecie są rzeczy, których nie można odpuszczać. No. Jeśli ktoś chce pomimo miernej treści swoich wpisów zainteresować ogół, pisze kapitalikami. A co, ktoś u góry tam napisał? Jasiek z Toronto napisał, że wróg chce zapanować nad narodem, to najpierw go musi zdemoralizować. No więc właśnie Kościół tak próbuje to zrobić. Co to znaczy moralizowanie? Co to znaczy? Możemy kiedyś o tym powiedzieć, tu zresztą kiedyś zaproponował taką wspólną, łączną rozmowę, taką ględźbę łączną o tym, dlaczego akurat chrześcijaństwo czy religia jest zła dla człowieka i tak dalej, to jest coś, no myślę, dobrego. Mam wrażenie, że gdyby nie te przypadłości w Kościele, raczej nie byłoby się do czego przyczepić, pisze chowany na biedaczu, jeśli chodzi o chrześcijaństwo i o wiarę. No nie, no właśnie o to chodzi. Zobacz, że ja mówię często, ja bardzo rzadko, chowany na biedaczu, ja bardzo rzadko mówię tutaj, nawet systemowo rzadko i nawet specjalnie, naprawdę specjalnie, rzadko mówię o tych wszystkich zwyrolstwach Kościoła, o tej pedofilii wśród księży, specjalnie mówię rzadko, bo to jest tylko wynik pewnych rzeczy. Oczywiście jak się dowiem o jakimś takim tym piętnuje, to hipokryzję wśród ludzi, wśród katolików, wśród władzy i tak dalej, ale najważniejsze jest to, ile cierpienia zadają religie, a w naszym przypadku to jest chrześcijaństwo, zadają religie po prostu, ile jak są stworzone do tworzenia cierpienia. I o tym musimy często mówić, ja o tym mówię najczęściej, o tym, jak do czego nas to zmusza, do czego nas to prowadzi. I to jest dla mnie najważniejsze, a nie to, że jeden czy drugi ksiądz jest z wyrolem, bo tak samo można by wtedy mówić o nie wiem, o pracownikach mediów, bo też na pewno się znajdują i tak dalej, i tak dalej. To nie jest najważniejsze. No, najważniejsze jest właśnie strukturalne czynienie z człowieka, osoby niewolniczej, osoby bezwolnej i niehumanistycznej. To jest najważniejsze w religii i religia wprost mówi o tym, że na przykład jesteś nikim, że masz mieć poczucie winy permanentne, że nie jesteś
że dobry jest tylko ten, kto wierzy, a nie ten, kto dobrze robi i tak dalej, i tak dalej. To jest to odsuwanie od siebie dobra takiego ludzkiego. To, jest, to są ważne rzeczy, które wpływają na moją ocenę religii, a nie to, że jakiś ksiądz jest pedofilem. Ja jeszcze raz powtarzam, że niestety bardzo przykro mi jest, jak ja widzę w Polsce te wszystkie apostazje, te wszystkie bunty, te wszystkie filmy, te wszystkie filmy jakieś dokumentalne, jak tam braci Sekielskich i tak dalej, to one wszystkie dotykają tego jednego elementu, że Bóg jest wielki, a bojarzy po prostu są niedobrzy, prawda? Car jest ponad wszelkim, czyli Bóg jest ponad wszelką tam podejrzeniem, a jeżeli coś, to trzeba uzdrowić Kościół, Kościół trzeba uwolnić od jakichś pedofilów. Jeżeli się Kościół uwolni od pedofilów, czy od jakichś tam bogatych, czy pijaków, czy kogokolwiek, to nie zmieni faktu, że jesteśmy przez religię jako taką ubezwłasnowolnieni i unieszczęśliwiani strukturalnie. Nawet jeśli jedna czy dwie osoby czują się szczęśliwe, niech one się czują w swojej wierze szczęśliwe. Ale dlaczego wszyscy muszą czuć to samo? To o tym trzeba mówić, a nie o tym, że jeden czy drugi ksiądz zgwałcił i na tym się skupiać. A czy znacie jakiś film oprócz Wiara czyni Czuba, oprócz takich właśnie paraśmiesznych rzeczy trochę, Life, Życie Briana i tak dalej, czy znacie jakieś takie filmy, które mówią wprost właśnie oprócz oczywiście Dawkinsów i kilku takich rzeczy, które są, Dawkins akurat wyszedł z niszy, ale większość z takich niszowych, czy w mainstreamie tak zwanym, czy w filmach dokumentalnych, czy w takich cyklach dokumentalnych, w telewizji jakiejś, czy w internetach, czy to jest temat czasami? Nie. Tematem jest właśnie ewentualny, prosty, taki zwykłe przestępstwo kryminalne, za które trzeba piętnować Kościół i oczyszczać go. To są tematy, a nie temat tego, jaka jest religia, jest elementem ucisku i to też nie w formie ideologicznej trzeba przedstawiać, tak jak komuniści czasami pisali o tym, tylko od strony też etycznej, od strony takiej od strony praktyki humanistycznej, od strony humanizmu. O tym trzeba mówić. I tego bym się spodziewał, ale to nie ma co, bo nawet w tym, tak jak powiedziałem, był tydzień, przez tydzień pokazywali filmy o JP Tule i skupili się na tym, czy on wiedział o pedofilii, czy nie. I przez tydzień, kurwa, mówili o tym, czy on wiedział o pedofilii, tak jakby to zmieniało cokolwiek. 13.07, idźcie na cmentarz, jakby to nie zabrzmiało. Trzymajcie się, jutro o godzinie 10 się oczywiście słyszymy, widzimy i mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną i na koniec coś wesołego sobie posłuchamy, krótkie, a zabawne. I albo nie, albo posłuchamy trochę swingu, bo uwielbiam swing, Secret Agent Man. Wiem, że wam się też ta piosenka podoba. Trzymajcie się do jutra, do godziny 10. Pamiętajcie o pensji dla Krzyżeniaka. Może to jest i naiwny człowiek, może jest pobudzony, jakoś tam przekrzywiony, ma swój dekiel w jakąś stronę, może jest bardzo taki w pewnych rzeczach pryncypialny, w pewnych rzeczach może nudzi, bo się nakręca się strasznie i przechodzi od tego śmiechu w taki ton moralizatorski, ale kurczę, przynajmniej mam nadzieję, że nie jest głupi. Trzymajcie się. Do jutra, do godziny 10. Secret Agent Man. Aha, no i wiadomo, że Jezus nie zmartwychwstał, prawda? Ale resztę wyznania niewiary po filmie. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery.
Dzisiaj jest wtorek, pierwszy dzień listopada 2022 roku. Śpiewamy razem. There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces you may find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, careful what you say. Don't give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Sunning on the Riviera one day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips while kissing persuasive lips, odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Only got a number, secret agent man. They've taken away your name. Secret agent, secret agent. A spy, secret agent, bleeding in a Bombay alley, kissing every Sue and Sally. Secret agent, secret agent. Uwielbiam tę piosenkę. W ogóle swing, kurczę, jest najlepszą muzyką chyba, którą ktoś wymyślił. To co? Jutro się słyszymy, widzimy o godzinie 10. Mam nadzieję, że tu będziecie. Ja postaram się być, chyba że mnie diabli wezmą. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo Boga nie ma! Choćby nawet go próbować nazwać Allah. Trzymajcie się, do jutra, do godziny 10. Nara! Bardzo was lubię! Komentatorzy nie mają wątpliwości. Andrzej Duda jest debilem. Nabrali wozucha i po mojej komandzie na счет 3. Raz, dwa, trzy.